A naszymi patronami i patronkami imiennymi są Mateusz Argasiński, kubki Mamsam.pl, Karol Chęciński, Michał Kasia, Dominik, Grzegorz i Rafał czyli Popkulturonauci Nauci Podcast, wyszło analogowy sklep fotograficzny, Kot Figaro z przychodni weterynaryjnej Figaro w Krakowie, Jakub Szymkowiak, Adam Kijora, Piotr Kowalewski, Petr Jac, Daby Szumy, Ciągi, Artrej.pl kameralna księgarnia ze Buchami. Bułczaki, czyli Karolina Matylewska i Marcin Żerko. Piotrek Jerzewski z Palarni Heresy. Kawki Specialty bez bufonady. Finman Records, wydawca nowej epki zespołów Czasy. Biznesowo-księgowa platforma dla twórców internetowych e-twórca. Tata Żelaznego. Sandra Małyszek. Paulina Miszkiel. Grzegorz Hatala, czyli instagramowy pan od podatków. Sejtanik Audio, nadaj swoim nagraniom lucyferiański sznyt. Ferdynand Goniewicz, usługi graficzne dla ludu. Marcin Rzeszutko, plany treningowe dla biegaczy i sportów kondycyjnych MrGuides.pl Karolina Widomska, nie stan stand-up, dużo czarnego humoru co dwa tygodnie na YouTube. Para publicystyczny podcast Ryneczki kontra Markety. Żabuś, sklep dla kociarzy kociarnia.pl Ciepły z miejsca, Tomasz Hajdyła, Alicja Sikora, Kicia Pestka, Malina Dunajska, Miś Misiowa i Misio Junior, Sylwia Trzepizur, Event Król Julian Copywritingu, Julia Druszcz, Marcelina Zawisza. Łukasz Maciejewski, Haftpunk, czyli najfajniejsze hafty w Polsce, Naczelny Sklepikarz Sklepu Szpeje, Kotek Marszal, Yellow Tapir Films, Studio Animacji 2D, Marcel Marszałek, Foka i Morszwin, Emiot protur Wyjazdy Kolarskie, Mieszko Minkiewicz, Jaczka z Kolumbii, Twingist, Drugie Życie Książki w Ciele Plakatu, Karolina Wielbacka-Lamus, Zofia Zin, Kasper Kopeć, Paweł Maciejewski, Krzysztof Słysz, autor fanpage'a Stalowy Księgowy, Błażeść Szkudłapski, czyli DJ z wąsem, który zakręci każdym parkietem. Państwo Kudelscy oraz Grzegorz Kyc, lepszy niż nic. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy. Podcast podcast o latach 90. i zerowych. Bartek, y, widzę jakaś taka koszula fajna. Mm. Tak się zastanawiam, jaka cena? Nie wiem, czy to 100 euro, więcej, mniej? Mateusz, nie chcesz tego wiedzieć. Pieniądze, które zarabiamy na podcastek, są już takie, że w zasadzie mogę sobie pozwolić nawet na koszulę za 80 zł. Więc <laughs> słuchaj. Y, no. No, tak jest po prostu. Jesteśmy bogolami, dziękujemy bardzo naszym słuchaczom, ale też wiemy, że my jesteśmy tego warci. Nie? Tak, tak, nie, oczywiście. Pieniądze są, to, to są stare pieniądze, bo my już długo nagrywamy ten podcast, <grym> więc totalnie legendarne. Oczywiście nie jesteśmy aż takimi bogolami jak e, bo, bohater naszego odcinka, przynajmniej w pewnych latach, tak? Mm -hmm. Tenże bohater, e, domyślacie się już kto, czasami kupował sobie garnitury za 20 tysięcy, a jak chciał jakoś tak skromniej te zakupy przeprowadzić, no to koszula za 100 euro. E, no, mamy do czego aspirować. Mhm. E, I tak sobie myślę, tak przy okazji, bo pytaliście nas po odcinku o Jakimowiczu, czy tam, no, pozdrowienia do więzienia, czy tam, czy był proces, coś tam po tych kolejnych odcinkach. Kochani, dzisiaj odcinek na temat drugiej pod względem ważności osoby w państwie, tak podchodząc do tego konstytucyjnie, mhm. także po pierwsze, jesteśmy bardzo bogaci, a po drugie, Bartek, nie boimy się absolutnie niczego. I to jest z tego dowód. Tak. I to jest też y, odcinek, w którym będziemy rozmawiali o osobie, która być może kiedyś będzie prezydentem. Więc mm -hmm. gdybyśmy nagrali ten odcinek za 2-3 lata, to, to to mogłoby nam już grozić jakaś ustawowa, prawda, y, tutaj y, kara. A teraz jeszcze chyba nie ryzykujemy, nie? Znaczy można jeszcze, y, o, o niedoszłych prezydentach można mówić rzeczy, nie? Więc, więc będziemy mówili rzeczy. O niedoszłych, tak, tak. Pozdrawiamy Jakuba Żulczyka przy okazji. Tak. I żeby nie było, to, to Początek był żartobliwy, też to, to nie jest. Jesteśmy super wdzięczni za to, że, że, że nas wspieracie finansowo w ogóle, tak? Więc, że, że i, i to są super sprawy, że możemy sobie pozwolić na wszystko dzięki Wam i robimy tylko podcast. Text. Anyway, wracamy do. Wróćmy do tematu, jakim jest Szymon Hołownia. To jest postać bardzo interesująca i bardzo pracowita, czego dowód po prostu znajdziecie w tym pierwszym i w kolejnym jeszcze odcinku na jego temat. I to jest zarazem jedna z najmłodszych osób, o, o których tutaj mówimy, a na pewno najmłodszych mężczyzn, tak, bo chyba najmłodszą osobą, której poświęciliśmy odcinek była Doda, tak mi się wydaje, mm -hmm. a, a to będzie naj, najmłodszy albo prawie najmłodszy mężczyzna, no bo to jest gość, który urodził się w roku 76., z reguły mówimy o mężczyznach z roczników 60. to jest gość z drugiej połowy 70. ściślej rzecz ujmując, hołownia urodził się 3 września 1976 roku i to jest dokładnie ten sam dzień, w którym urodzili się bracia karnowscy. No, czy polski katolicyzm miał kiedykolwiek jakiś lepszy dzień? Od momentu wybrania papieża nie wydaje mi się. Chociaż nie czekaj, to jest wcześniej, to jest przed wybraniem papieża. Czyli, czyli do momentu wybrania papieża to jest najlepszy dzień, moim zdaniem. No, nie, no, oczywiście, że tak. <grytania> Kartka z kalendarza. Mm -hmm. <grytania> Zdarzyło się wczoraj, 3 września mm -hmm. roku pamiętnego, 76. No tak, tak, tak. Więc musimy się tutaj oczywiście cofnąć do e, lat e, dziecięcych Szymona Hołowni. Wyobrażamy sobie różne idylliczne obrazki. Szymon Hołownia rozmawia ze, zwie ze zwierzętami, e, uzdrawia i tak dalej. I być może tak było. Wiemy natomiast z całą pewnością, że jak wspominał Tomasz Bagiński w Melinie Eskirok u Marcina Mellera, no, Szymon Hołownia zawsze był postacią zaangażowaną w to, co się dzieje wokół w lokalnej społeczności. Brał udział w wyborach do samorządów szkolnych. Bagiński wspominał też o tym, że Szymon Hołownia bywał trollowany przez rówieśników, którzy jakieś tam Kontrplakaty drukowali i jakoś tam e, z pana Szymona, wtedy po prostu z Szymka się nabijali. Znaczy to bagiński ściśle się nabijał, no, taki był. Wiesz, po prostu, wiesz taki co, był. Może, może to jego po prostu przekorny duch artysty, ale jeśli chodzi o Szymona Hołownię, ja jestem w stanie go sobie wyobrazić, jak był uczniem. Wydaje mi się, że jego postawa była bardzo podobna do tej dzisiejszej. To znaczy, Szymon Hołownia jest. To jest taki jednak wikary prymus, nie? Mhm. I totalnie sobie wyobrażam, jak się wymądrza podczas lekcji. Ale może był super kolegą w ogóle, nie? Żeby nie było, że tutaj jakieś przymioty niefajne przypisujemy panu marszałkowi, no to. Ale tak, wyobrażam sobie to absolutnie. No i mówiłeś o tym pięknym dniu dla polskiego katolicyzmu. No i właśnie, jak to w tych latach wczesnych, młodzieńczych było z tym katolicyzmem? No, no można zakładać, że on odgrywał bardzo dużą rolę w życiu Szymona Hołowni. No i odgrywał dużą rolę, i później, co nie jest jakimś takim specjalnym zaskoczeniem, w jednej z tych książkowych rozmów z Marcinem Prokopem, Szymon Hołownia wspominał, jak zmieniło się jego życie, gdy urodziła mu się córka. No i mówi tak: Pamiętam, jak opowiadałem mojemu spowiednikowi, że mieszkając pod miastem, mając dwa wymagające spacerów psy, żonę pracującą w wojsku na pełen etat, a przede wszystkim małą Marię, nie jestem teraz w stanie być codziennie na Eucharystii, choć kiedyś było to dla mnie normą, czymś, czego czasem bardzo mi brakuje. No i tutaj, żeby nie było to nie jest tak, że wyśmiewamy e, katol, katol, pi, 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 ale jednak jeżeli ktoś przyjmuje komunię świętą, dobrze mówię? Tak, tak przyjmuje to, to, komunię to. świętą codziennie, to jest to rzecz niezwyczajna, nie? Delikatnie mówiąc, jest to coś, co wykracza poza jakiś taki przeciętny model katolicyzmu, który tam sugeruje, że no tam raz w tygodniu, nie? Podczas mszy i nara. Tutaj jest jednak w tym wszystkim bardzo, bardzo e, duże zaangażowanie, które oczywiście, że Szymon Hołownia rozwijał też na innych polach, nawet próbował się zawodowo wiązać z kościołem katolickim, ktoś powiedziałby, że no, ale w sumie, kurwa, dokładnie to mm -hmm. się stało, ale chodziło oczywiście o jeszcze takie bliższe powiązanie. Tak, rzeczywiście to takie skojarzenie z Prymusem, takim, takim najlepszym ministrantem, te, te też je mam, tak, przy czym oczywiście trzeba powiedzieć, że Szymon Hołownia jest obecnie, kiedy, 15 lat temu może mniej, co też przyznawał kiedyś w jakiejś rozmowie Marcin Prokop, który tam stwierdził, że no, na początku drogi tam TVN-owskiej był strasznym drewnem, Szymon, przepraszam i tak dalej, e, ale obecnie jest bardzo sprawny Retorycznie, tak? Co, co, co jest. Ja się nawet nie dziwię pisowcom, że oni są tacy poirytowani czasami na niego, nie, no bo. Szymon Hołownia z reguły w tych konfliktach z nimi ma rację, tak? Znaczy, no nie, Jarosławie Kaczyński, nie możesz sobie po prostu wejść na mównicę od tak i, i dobrze, że ten Hołownia stamtąd przepędza, ale jest taki trochę wajbik, nie? Że, 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 najlepszy uczeń w klasie i, i, wiesz, trochę cię poniża jakąś sprawną ripostą, nie? Znaczy, to, to jest, wiesz, niewątpliwa zasługa sprawności powiedzmy mówczej, nie? Szymona Hołowni. Powołując się na regulamin szkoły. Tak, 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 nie? To jest, to jest ten klimat. No i to się przyjemnie też ogląda, przy okazji. Tak? znaczy tak, zwłaszcza po 8 latach z tymi debilami, więc, więc to się super ogląda. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o hołowli, tak jak wspomniałeś o, o to, że próbował związać się z kościołem bardzo blisko, no to on próbował dwukrotnie związać się z zakonnym nowicjatem. Tak wspominał pierwszą próbę w Newsweeku z roku 2003, gdy w 1995 roku pierwszy raz szedłem do zakonu, wydawało mi się, że o szczęściu wiem wszystko i że idę tam Właśnie po to, by je sobie wziąć. Myślałem, że Pan Bóg też będzie szczęśliwy, że ma takiego fajnego księdza. I że wraz ze mną szczęśliwe będą również moje owieczki. Pod koniec liceum chodziłem więc w Aurze Świątobliwości i chętnie odbierając hołdy od kolegów idących na medycynę lub prawo, którzy podziwiali oryginalność pomysłu i moją determinację. Współczuli mi tylko, że nie będzie tam dziewcząt, a ja traktowałem ich z wyższością, bo wizja szczęśliwego życia za klasztornym murem po prostu mnie uskrzydlała. Do czasu. No i tak, no nie pykło hołowni. Za tym samym tekstem e, Ojciec Maciej Zięba. Tutaj w trend. Ten, ten Maciej Zięba, mm -hmm. tak? E, który wówczas był dość szeroko e, powiedzmy dobrze traktowany przez e, polskich dziennikarzy. E, cytuję. Ojciec Maciej Zięba w swoich zapiskach z nowicjatu porównywał wstąpienie do zakonu do życia w świadomości, że kometa zniszczy wszystko, czym dotąd żyliśmy. Nowicjacki porządek dnia, w którym zamiast dwóch godzin na swoje sprawy ma się sześć razy po dwadzieścia minut, burzył ambitne osobiste plany, uczył, że jesteśmy tu nie dla siebie. Po kilku miesiącach fizycznie nie wytrzymałem tempa, za radą lekarzy odszedłem. No tak, no tutaj rzeczywiście Jakieś tam względy zdrowotne, no ale zakładam, że też po prostu zauważył Szymon Hołownia, że jednak dobrze będzie się poralizować gdzie indziej, tak? Na pewno, na pewno widział już po szkole, że, że potrafi pisać, że, że, że też pewnie potrafi, potrafi mówić i, i, i szkoda byłoby to zmarnować. No i rzeczywiście zaczął wcześniej Hołownia, dlatego że zaczął w wieku 19 lat pisać do prasy. W swojej. Ostatniej książce, która się nazywa Fabryka Jutra: Jak postanowiłem rzucić wszystko i rotować świat mojej córki. To jest w ogóle niezła pompa w tym tytule. Mm -hmm. e, to jest jedna drogą, z swoich dwudziestu kilku książek hołowni. Jest to niesamowite, ile on naklepał e, tekstu w swoim życiu. E, Hołownia wspomina, że pierwszy tekst zaniósł do lokalnego kuriera porannego w wieku 19 lat i, i, i e, jak wspomina, był to zuchwały paszkwil o środowisku literackim e, rodzinnego Białego Stoku. E, nie udało nam się dotrzeć do tego kuriera porannego, ale za to udało nam się dotrzeć, dzięki samemu Szymonowi Hołowni, do okładki takiego magazynu ilustrowanego, jak, jak, jak rozumiemy, dodawanego do Kuriera Porannego z roku 99. My to może wkleimy na sociale, bo, bo jednak mm -hmm. warto albo nawet po prostu puścimy od Hołowni, no bo to nie jest złośliwość z naszej strony, tylko sam Hołownia to, to wrzucił, nie wygląda najkorzystniej, w sensie nie chodzi o, o, o urodę na chołowni, tylko chodzi o minę, jaką zrobił, jakieś, jakieś półotwarte usta, no wygląda jak po prostu zdjęcie z imprezy, gdzie już po prostu lufa robi czwarte okrążenie, nie? I jest to absolutnie jakiś przypadkowy kadr, który sam Hołownia podpisał tak. Ja też byłem kiedyś ofiarą przemysłu okładkowej pogardy, proszę sobie bowiem wyobrazić, jak bardzo musiał gardzić mną ten grafik, co dał to zdjęcie, na okładkę, wmontowując moje oczy w twarz nieudanej krzyżówki Justina Bibara i Stanisława Michul Michulskiego. To nie są nasze złościwości, to są e, auto złościwości, to jest autoironia Szymona Hołowni z jego face'a A wracając do kariery dziennikarskiej Szymona Hołowni, no oczywiście, no nie skończyło się na wspomnianej okładce naturalnie po wyjściu, po opuszczeniu tego zakonu Hołownia, troszkę tutaj, uwaga, łobuzował, imprezował. Mm. Tutaj jeszcze raz za cytowanym tekstem z Newsweeka zacząłem dobre studia, Prawdopodobnie chodziło o psychologię w warszawskiej SWPS, której nie ukończył, to taki trend. Byłem redaktorem w największym polskim dzienniku. Co miesiąc jeździłem do Londynu, bawiłem się w modnych klubach, pisałem do brytyjskich magazynów. Tutaj nie wiemy za bardzo o co chodzi, no możliwe, że takie jakieś działania dziennikarskie na e, gruncie UK-owym były. Miałem swój show w radiu, tutaj chodzi o jego audycję popkulturalną w polskim radiu Białystok, tak. więc no, zaczęło mu się to kręcić. Ten największy polski dziennik, o którym Hołownia wspomina, to oczywiście gazeta Wyborcza. Kołownia współpracował z Wyborczą od 1997 roku. No i współpracował dosyć owocnie. Pisał jakieś takie teksty oparte na koncepcie, typu tam chodzę do księgarni, pytam, jak się sprzedaje Adam Mickiewicz. Tutaj gada z politykiem o rzeczach też kulturalnych, a więc szuka jakiejś takiej swojej formuły. W 2000 roku wsparł Krawca słynnego, czyli Krzysztofa Krawczyka, wówczas 54-letniego, któremu ZUS odmówił wypłaty emerytury. Jaki był powód, no nie było żadnych dowodów na to z punktu widzenia ZUS-u, że Krzysztof Krawczyk jest piosenkarzem. No to w ogóle ta cała historia emerytalna artystów to jest szeroki temat. Tak. Oczywiście, wiesz, jak Maryla Rodowicz, która tam zgarniała za Sylwestry tam postokoła na, narzeka na to, że nie, bo ja tu nie odkładam, to coś tam, no to jest to trochę śmieszne, ale generalnie ze względu na specyfikę zawodu, może dojść do dziwnych tak. rzeczy. Pani w ZUS-ie akurat nie słuchała nigdy Krzysztofa Krawczyka. Tak po prostu. Kim Pan jest? Parodatek, to <też> nie. Nie słyszałam, może, ok? Nie słyszałem. Pierwszy słysz. Parstatek to drozdy. To tak, czyli pani wie po prostu, kto napisał tekst, ale nie wie, kto to, kto to śpiewał. Połomski, to ja słyszałam. I tutaj cytujemy artykuł z wyborczej. Niestety Komisja Emerytalna Ministerstwa Kultury uznała, że nie można jednoznacznie stwierdzić, czy jestem piosenkarzem, gdyż nie ma odpowiednich dokumentów, od kiedy śpiewam. Muszę to udowodnić na piśmie. Płyty, artykuły prasowe, sondaże obop, tytuły najpopularniejszego piosenkarza nie wystarczą. Poradzono mi, bym udał się do telewizji, radia, wytwórni płytowych po zaświadczenie, że współ... Pracuję z nimi jako piosenkarz i od kiedy nim jestem. Jest to dosyć grube i Hołownia kończy ten tekst takim apelem. Pomóżmy artyście. Prosimy czytelników o nadsyłanie pod adresem Ministerstwa Kultury informacji o Krzysztofie Krawczyku. Kto pamięta jego pierwszy występ? Może ma jakieś nagrania? To jest takie oczywiście półśmieszkowe, ale generalnie czujemy, że chołownia sprzyja tutaj Krawczykowi, bo jest to dosyć nietypowa, nietypowa sytuacja. Czy może pani słuchała słuchałam przed molesty? Już wtedy mogła w 2000, nie? Tak, no mogła, mogła, spokojnie. Nie słyszała o Krawcu nigdy. Nie? Co mi pan tu z jakimś głównym, co to jest rysunek na szkle? Co to, co to jest? jest? Czasy, w których w ZUS-ie było jeszcze mniej przyjemnie niż dziś, no bo to wiadomo, jest taka średnia instytucja. Mm -hmm. Ale co tam jeszcze robił Szymon Hołownia? No działał sobie właśnie jakoś tak kulturalnie i popkulturowo, tak naprawdę. Trochę jakiś takich ciekawych, troszkę zaczepnych wywiadów. Są wywiady z Przemysławem Saletą, z Anną i Krzysztofem Ibiszami i tekst pod tytułem Odsłaniam dekolt. To jest wywiad z Martyną Wojciechowską. Dosyć ciekawy. The cat sat on the Mimo, że zachowały się tylko odpowiedzi, jeżeli chodzi o archiwum Gazety Wyborczej, co się często tam zdarza, tak. tak przy okazji, taki mini apel, zachowały się tam tylko odpowiedzi Martyny Wojciechowskiej, ale z nich można sporo wywnioskować. To znaczy, ewidentnie, chołownia Wojciechowską tam zaczepia, troszkę jej sugeruje nie wiem, jakiś brak ambicji, a że tutaj jakiś dekolcik, a tutaj, że Big Brothera poprowadziła. I trzeba tutaj przyznać, że Martyna Wojciechowska sobie mm, naprawdę nieźle z chołownią radzi. Wnioskuje z ostatniej odpowiedzi, że po Pojawia się temat żużla, bo Wojciechowska mówi, że tak, tam się skręca tylko w jedną stronę, więc pan by sobie doskonale poradził. I mówi mu też rzeczy w rodzaju, że no, że ona musi działać, musi się pojawiać i tak dalej, musi się dobijać tu i ówdzie, a on sobie z tą swoją mądrością może stać w kącie. I co w sumie z tego wynika? Jest to, jest to dosyć ciekawy kawałek, mówię tutaj dosłownie kawałek wywiadu, jako że te pytania Hołowni się nie zachowały. Były też inne ciekawe próby. To jest wywiad z 98 roku pod tytułem To Ona jest Zosią. Jest to pierwszy, zdaje się, że pierwszy wywiad z Alicją Bachledą, Córuś, która, no właśnie, miała się wcielić i wcieliła się w rolę Zosi w panu Tadeuszu. I to jest. To jest ciekawe, że tutaj się ukrywa bachladę która była w ogóle w showbizie, no jak w showbizie, ale też w takim dziecięcym showbizie już wcześniej sobie działała, nie była jakaś anonimowa. Mianowicie tutaj czytamy, że Zosie w ekranizacji pana Tadeusza zagra. Cichosza, na razie to tajemnica, ale my, jako uczestnicy poszukiwań Zosi, porozmawialiśmy z nią w krakowskim McDonaldzie. Kołownia <grywania> pyta bachledę między innymi, jak zachowałabyś się w sytuacji, gdyby nieznajomy mężczyzna zaskoczył cię podczas pielęgnacji grządki z ogórkami. No to jest wiadomo nawiązanie do pana Tadeusza, ale to jest dosyć nietypowe. Pytanie: natomiast typowe są jakieś takie tutaj wtręty typu: Uznano Cię za nieformalne ucieleśnienie ideału dziewczęcości. Czy ta sytuacja cię nie przerasta? No i sama Alicja Bachleda Córuś, która jest tam anonimowa, zapytana o to, czy Zosia dobrze wybrała, że postawiła na tego Tadeusza, odpowiada: jest pewien problem. Tadeusz jest opisany jako ktoś raczej przy kości, chociaż może mogłabym się i w nim zakochać. No są to stare dzieje, no, nie ma co ukrywać. Tak, tak, tak. No, tak to nie ma co się też czepać te, 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 te tak. jakoś specjalnie, zwłaszcza Bachledy córusz która wtedy miała, nie pamiętam ile lat, ale tam kilkanaście, tak, więc ten. Ale tak, ale, ale jest to jeden z tych momentów, kiedy smutłem, kiedy czytałem po prostu wywiad prasowy sprzed lat. Jeszcze a propos tej, tej Wojciechowskiej, ona kilka dni temu, tak się złożyło, kilkanaście dni temu wspominała nawet ten, ten, ten wywiad z hołownią i, i powiedziała, że poznaliśmy się wiele lat temu, gdy przeprowadzał ze mną wywiad. To był pierwszy nasz kontakt. Pamiętam, że to był burzliwy wywiad, mocna rozmowa, zapadł mi w pamięć. Więc no, zakładam, że to chodziło o tę rozmowę, tak no bo rzeczywiście to była burzliwa rozmowa. No i tam byli to. W są do siebie życzliwi, nie, więc to nie jest tak, że, że jakoś tam strasznie się jechali wzajemnie. No ale na pewno, no właśnie, Hołownia był charakterystyczny, tak? Znaczy, to, to był gość, który potrafił się jakoś tam wyróżnić na, na, na tle innych dziennikarzy, i to przed, nie wiem, znaczy w wieku studenckim, tak? Przed 25 więc, więc za to w sumie szacun. Tak? To jest po prostu dość błyskotliwa kariera. A wracając do tekstu, to ona jest Zosią. Parę miesięcy po tym, gdy ten tekst został opublikowany, ktoś podpisany. WO, zakładam, że to chodzi o Wojciecha Orgińskiego, e, napisał, że, że, że e, ten, ten tekst dostał się do jednego z podręczników dla klas ósmych szkoły podstawowej. E, cytuję za tekstem Sam Hołownia, jak powiedział w gazecie, czuje się przerażony nieoczekiwanym zaszczytem. Jako uczeń zwykł przyozdabiać marginesy podręczników nie, nie zawsze cenzuralnymi dopiskami i rysunkami. I tu cytat z chłowni: Na szczęście margines obok mojego tekstu jest wyjątkowo wąski. Więc, ho, ho, ho. E, ja nie wiem, co tam rysował ten, 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 ten hołownia. Czy to na przykład były takie rysunki, jak są na okładce płytę kadzika na żywo, ale w studiu, na przykład takie, takie brzydkie, antychrześcijańskie? Nie sądzę, proszę pana. Sądzę, że to były inne rzeczy. Jak widzisz, Mateusz, potrafiłem nawet tutaj wrzucić kadzika Staszewskiego. Nie, nie tak, no brawo. Nie uwolnisz się, to jest moje zadanie po prostu. Jest to, jest to imponujące, tak, tak. tak. I mi się wydaje, że Szymon Hołownia is, is that kind of guy, który zamiast rysować kutachy, to po prostu pisał ptaszek na przykład. <laughs> To jest mój max. Pisał fiut, ale zaczerwieniony. Znaczy się, on był zaczerwieniony, kiedy pisał fiut, nie? Tak jest. jest. Dobrze używał czerwonego flamastra, nie to miałem na myśli. Czy podkreślnika, przepraszam, bo to, to był ten gość, który miał przy sobie podkreślnik w liceum zawsze przy sobie, nie? W tak, weź, po, pożycz, korektor. I korektor. pożycz korektor. Wszystko się musi zgadzać, wszystkie tematy są podkreślone absolutnie. Jeśli chodzi o, o zeszyt z religii w trakcie kolendy no to pierwszy biegnie. Tak, 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 proszę księdza, proszę zobaczyć ten zeszyt. Wszystko jest. Wszystko jest. Wszystkie szlaczki, wszystkie obrazki. są no był, był niezły wariacik z tego e, wynika. Oczywiście też sobie na tej niwie wyborczej działał. Około katolicko, tak? Między innymi z profesorką Martą Piwińską z Instytutu Badań Literackich. No, zastanawiał się nad tym, dlaczego Chrystus nie narodził się w czasie najlepszej oglądalności, więc nowoczesne, świeże spojrzenie na katolicyzm. Nie? Tutaj mm -hmm. mamy. W 1997 roku przeprowadził wywiad z księdzem Pawłem Kozackim, dominikaninem i rednaczem miesięcznika w drodze, do którego zresztą hołownia będzie. Pisał, no i tak to nie jest tak naturalnie, że no, nie udało się wtedy z tym nowicjatem Elo, w ogóle kończy z marzeniami o byciu braciszkiem zakonnym. No, Hołownia zaczął myśleć o tym znowu w 2000 roku no mieliśmy ten cytat, który wskazywał na to, że pan Szymon Hołownia gdzieś tam o to życie nocne się ocierał i tutaj znowu ten sam artykuł. Co tydzień chodziłem do przyjaciela i duchownego kierownika mówiąc mu, to chyba nie to. Po dwóch latach modlitwy, weekendów, gdy po pracy gnałem do Zakopanego, by bić się z myślami w tatrzańskich pustelniach, obaj nie mieliśmy wątpliwości. Satysfakcja, zadowolenie, euforia, to wszystko za mało. Jeśli mam powalczyć o naprawdę szczęśliwe życie, muszę wrócić do klasztoru. Latem 2000 roku, w miesiąc Zlikwidowałem mieszkanie, a samochód oddałem rodzicom. A, młody człowiek z mieszkankiem. E. Wynajmie? Mm. Dobrze, samochód. Znaczy zlikwidował, czyli zakładam, że wynajmował i po prostu zerwał umowę, tak? Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Mm. Tylko się domyślamy. No, samochodu raczej nie wynajmował. Mówię tutaj o samochodzie, który oddał wtedy rodzicom. Drugi raz zamknęły się za mną. Chyba, że leasing. Drugi raz zamknęły się za mną drzwi klauzury. Większość znajomych uznała, że zwariowałem. Nie wiedziałem wówczas, że szczęście tam owszem znajdę, ale znów nie takie, jakie sobie zaplanowałem. Przyzwyczajony, że na wszystko trzeba w mozole zapracować, postanowiłem zrealizować. Choćby w sprzedaży książek na przyklasztornym straganie. Rozkręciłem biznes do niebywałych rozmiarów. Dochód z jednej niedzieli sięgał 4000 zł. No kurde, no, no wtedy to no faktycznie tak, no? w ogóle spora, spora, spora kwota. Zresztą w ogóle no, dniówka 4000 dzisiaj, dniówka, żeby nie, nie było. Brylowałem też na rekreacjach, czyli w czasie przeznaczonym na wspólną kawę, wykrojonym między gregoriańskimi nieszporami a obowiązkową godzinną lekturą Biblii. Nie wymyślamy tego oczywiście. To tak jest, to nie jest jakiś mhm. karykaturalny tutaj obraz katolicyzmu. Sądziłem, że skoro. Umiałem zorganizować sobie życie świeckie, to i z tym duchownym świetnie dam sobie radę. Wkrótce okazało się, że to guzik, prawda? Moje pomysły się tu e, nie sprawdzały. No i jeśli chodzi jeszcze o Szymona Hołownię Gracza, gracza, playera, no nie ma co tutaj mówić, to są jeszcze inne dosyć ciekawe pamiątki z lat tutaj akurat zerowych. Mamy e, tutaj Newsweek z lutego 2003, felieton walentynkowy i tekst, który nas obu trochę skonfundował, no bo to jest. A sami sami zobaczcie, zresztą może nam pomożecie. Pisze Szymon Hołownia w felietonie walentynkowym. Tak. Wiem, co to jest współczesna wersja tańca godowego. Nie dość, że pochłania niebywałe środki, to jeszcze nakręca spirale obłędu. Znam jego pierwsze objawy. Moment w kwiaciarni, gdy dochodzisz do wniosku, że odsetki róż lepszych jest róż 200. I choć znam wielu lepszych ode mnie zawodników, i tak nie jest mi łatwo przyznać się do tego, że w najgorszych okresach zadłużeń moje rachunki za kwiaty sięgały 2000 zł miesięcznie. Stop. Szymon Hołownia, skąd miałeś z tego straganu? Rozumiem, miałeś naprawdę dużo pęgi, jak na tamte czasy, jak na młodego. Człowieka. I pisze mnie pocieszałem się, że Richard Gere w Pretty Woman wydawał więcej. No. W grę wchodziły też złote precjoza. Kilka razy w roku około tysiąca złotych. I takie drobiazgi jak kolacje w nawiasie do kilkuset złotych miesięcznie. Bilety do kina w nawiasie to naprawdę grosze. A w skrajnych przypadkach bilety lotnicze i hotele, jeśli na randkę umawiałem się z kimś przez internet. Patrz choćby, masz wiadomość z Tomem Hanksem i Meg Ryan. A internet kosztuje też. Na zachodnich stronach randkowych możliwość odpisania wybrance kosztuje zwykle około 25 dolarów. Parę listów w miesiącu to następne kilkaset złotych. To jest na razie dosyć jasne, tak? poza tym, mm -hmm. że tak zastanawiałem się, dlaczego ten chłopak z Białego Stoku z Warszawy i tak dalej, e, faktycznie randkuje z kobietami z oceanu i coś tam, czy faktycznie tak było i czemu wydaje te pieniądze. Nieważne, ale tutaj leci już tak. Momentem opamiętania był zabawny epizod z udziałem intensywnie adorowanej przeze mnie aktorki jednego z popularnych amerykańskich seriali. Kilka dni po tym, jak dowiedziała się, że zatrzasnęły się za mną drzwi klasztoru, przyleciała do Polski wynajętym samolotem, a następnie woziła mnie przez kilka godzin po Próbując wymusić zmianę decyzji. I dalej, gdy otwierają furtę, dźwigając komplet autografów, czułem się, jakbym wracał z planu, ale zamiast oklasków, bracia powitali mnie zdrowym chichotem, poczułem grunt pod nogami. Dla mnie wtedy właśnie filmowy schemat się skończył. Dla niej jak widać nie, odleciała z płaczem, co nie przeszkodziło jej kilka miesięcy później zostać żoną innej, równie miłej dziewczyny. What? To jest dużo What? informacji jak na falietą w Newsweeku, nie? Tak. Niezobowiązujący falieto. <grym> znaczy... Znaczy powiem tak, Szymon Hołownia mocno autował się ze swoją religijnością, co jest w ogóle super, tak? I, i, i whatever, nie? W sensie Czy znaczy, jest? Po prostu jest, nie? To jest, znaczy tak, no po prostu ka każdemu jego droga i tak dalej, nie? i potrzeby duchowe. Natomiast tutaj to mnie zaskoczyło, dlatego że rzeczywiście to był gość znany z tego, że pisał nie wiem, dużo o mediach i, 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 i o katolicyzmie, i o stanie kościoła i tak dalej, i tak dalej. I tu nagle e, jakieś takie bardzo osobiste e, wtręty. Jestem bardzo ciekaw, co to była za aktorka. Znaczy, ja wiem, że, 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 że słusznie, że on nie powiedział, co to jest za dziewczyna, tak, i dobrze, że nie, nie wyautował jej, bo to są prywatne sprawy. Natomiast przyznam, że jestem cholernie ciekaw, kto to jest. Mm -hmm. nie? Eee, to też jest niespecjalnie dobrze zredagowany moim zdaniem, ten tekst i wygląda i, i, trochę, jakby pisany na szybko, co jest też dziwne, dlatego że Hołownia dobrze pisze w ogóle, tak, I, i zakładam, że też szybko pisze, bo napisał 78 książek i 450 tysięcy felietonów i artykułów, tak. więc, więc to jest to jest bardzo dziwaczne. No i tak, no. I też pokazuje tutaj chłownia na samym końcu, że, że to jest jednak taki otwarty katolicyzm. Tak, znaczy, gdyby Wojciech Cajeroski miał na, na, napisać coś o, o, o nie wiem, o, o związku jednopłciowym po prostu dwóch dziewczyn, to by na pewno tam wrzucił cztery szatany po drodze i, i, i e, cztery razy, nie wiem, kopnął w stół po prostu podczas pisania takiego tekstu. A tutaj widać, że Hołownia ma luz, tak. W sensie, że on rozumie, że są też inne drogi niż, e, niż katolicyzm. E, na różne sposoby będzie się to przejawiało w trakcie, w trakcie jego dalszej kariery. No. Nie mniej tak. No, tak jak powiedziałeś, Szymon był niezłym pleja. Mi też tak zastanawia trochę, gdzie Szymon szukał tych tatrzańskich pustelni, o których wspomniał. W sensie zakładam, że to nie były krupówki, tak? I też po prostu wydaje mi się, że są lepsze góry w Polsce nawet. Żeby szukać tam pusteli. Pozdrawiam, Bieszczady i powiat wetliński, jeśli ktoś nas stamtąd słucha. A wiem, że słucha. A wiem, że słucha, bo ostatnio miałem fajne takie mm. spotkanie z Barmanem stamtąd, który, 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 który skojarzył. Anyway, takie ślady tego szalonego hołowni da się znaleźć również w odziwo. Znaczy nie o dziwo katolickim, ale o dziwo da się znaleźć w katolickim miesięczniku, które nazywały się W Drodze. I nie wiem, czy chyba nazywa wciąż, bo, bo wydaje mi się, że może jeszcze istnieć. I tam hołownia publikował teksty w roku 2000 i okolicach. I tematem jednego z numerów były narkotyki. I chołownia napisał na potrzeby numeru listopadowego z roku 2000. Naprawdę niezły w ogóle tekst, taki trochę reportażowy do, dotyczący jego powiedzmy, otoczenia bliskiego, zarówno polskiego, jak i, jak i londyńskiego, dlatego że Londyn to jest miasto, do którego jak wiemy, chołownia często tam jeździł, latał, tak I, i no rzeczywiście był tam obecny. To Też jest zastanawiające. W sensie rzeczywiście chołownia miał dostęp do, do jakiejś dużej kasy. No być może to po prostu ta jego pracowitość, tak? I też przy okazji kiedyś płaciło. Się za tekst lepiej niż mm -hmm. płaci się dzisiaj, więc, więc być może to było to, że on dość szybko sobie ogarnął jakieś opcje, żeby, żeby sobie tam e, e, fajnie zarobić. E, cytuję tutaj za tym tekstem w drodze. Przez narkotyki pochowałem już kilku kolegów. Wszystkich tych, którzy będą osądzać mnie jako ignoranta, proszę niech pozwolą mi na chwilę smętnego i niefachowego zawodzenia nad klubem kumpli. A może i odrobinę śmiechu, bo czasem już nic innego nie dostaję. 70% moich znajomych pali, snifuje, łyka. I tutaj dalej jest fragment. Rok temu w jednym z klubów w jakimś angielskim grójcu. Dowiedziałem się o śmierci naszej wspólnej koleżanki, 22-letniej Keti. Matt, na co dzień konsultant do spraw narkotyków w miejscowej szkole, ujarany jak niemowlę, opowiadał mi z przejęciem o ostatniej imprezie, w której uczestniczyła. I tu jest cytat z tego mata. Brała piguły jedna za drugą, piliśmy. Co chcesz, duża dziewczyna? I nagle wiesz, zrobiła się taka niebieska. Przyjechali medycy, reanimowali ją przez godzinę, sekcja zwłok nie wykazała kompletnie nic i tak dalej. To jest rzeczywiście tam jest dużo historii z życia prywatnego hołowni. Znaczy on tam, o ile pamiętam, nie, nie, nie mówi jakby, czy, czy, czy on kiedykolwiek zażywał. Zakładam trochę, że tak, ale też to jest ciekawe, no bo w drodze to jest powiecze katolickie pismo. E i to, to, to nie był jakiś, prawda, jak się nazywa ten taki gość tak? To nie był taki super konserwatywny, powiedzmy, albo radiomaryjny miesięcznik. On tam jednak miał troszkę ambicje, żeby trafiać do, szerszej, do szerszej, szerszego audytorium. Natomiast ciekawe jest też to, że, że, że taki tekst znalazł się w drodze i to był jednak też zarazem periodyk, do którego pisali tacy ludzie jak Przemysław Wipter. tam Znalazłem jakiś taki jego stary tekst po prostu sprzed 20 paru lat, tak? Albo tam też ksiądz Jacek Sali, sali taki Taki, nie wiem, ksiądz w średnim wieku wówczas, dzisiaj już starszy mężczyzna, tłumaczył czytelnikom, czemu geje nie powinny mieć dzieci, tak? Albo też jest taki taki, taki felieton jego, który nazywa się Kwestia Seksu Oralnego Janalnego, tak? I tam ksiądz Jacek Sali tłumaczy, kiedy można, prawda, w odbyt, a kiedy może niekoniecznie. Mateusz, przestań się śmiać. To jest są słowa, słowa duchownego, tak? Więc e, naprawdę opanuj się tutaj ja, i się cieszę, ja się cieszę, że duchowny nam to wytłumaczy. No. Miała być konferencja naukowa pod tym samym tytułem, ale w końcu jakoś to padło. No. Tak, tak, tak. To właśnie wiem, że tam byliśmy zaproszeni jako podcast, <grym> nie jako prelegenci <grym> do Lublina. Natomiast. Ja natomiast... wysłałem abstrakt, ale jeszcze się nie <grym> Natomiast, no i właśnie, w takim towarzystwie jednak prawicowym, mocno i konserwatywnym, pojawia się no też konserwatysta Hołownia, ale jednak młody chłopak, który pozwolił sobie napisać, no odważny dość tekst, tak, jakby ten tekst napisany z perspektywy kogoś, kto miał do czynienia z dragami. W tym samym numerze w drodze jest też inny tekst kogoś, kto miał do czynienia, tylko, że to była taka typowa już spowiedź osoby, która była uzależniona i odeszła od narkotyków, nie, więc to jest taka typowa rzecz, że możesz mówić albo tak, że jakby taki tego rodzaju, wiesz, że publikacjach, że albo piszesz negatywnie o, o, o substancjach, albo piszesz jako osoba, która już straciła wiele na narkotykach, więc, więc jesteś w stanie podzielić się jakimś tam świadectwem z czytelnikami, a tu jest gość, który jasne, pisze negatywnie, no bo jednak podaje te przykłady pod tytułem ten zmarł, ta zmarła, ale też pisze nieoceniająco o tych osobach, tak, i, i, i to jest artykuł pod tytułem Narkotyki są i musimy sobie poradzić z tym, że są, nie? To jest jednak jakiś tam spory wyróżnik. No, i właśnie Hołownia dość mocno, moim zdaniem, wyróżniał się na tle innych katolickich publicystów z tamtego czasu, przynajmniej. No, jest to dosyć mało pruderyjne, jak na czasopismo katolickie, rzeczywiście. E, więcej tam jest powietrza. E, jeśli chodzi o początek XXI wieku, to w 2001 e, Hołownia trafił do Newsweeka i to był właściwie początek polskiego Newsweeka i tutaj musimy zaznaczyć Newsweeka nieco innego niż ten... Powiedzmy późniejszy, lisowy, dzisiejszy, czy coś tam. No jednak bardzo wyraźnie dało się tam wyczuć jakiś taki, mm, powiedzmy, zwrot konserwatywny. Naczelnym był Tomasz Wrublewski, zastępcą naczelnego Dariusz Rosiak, który dzisiaj e, tworzy podcast, raport o stanie świata. Później był naczelnym ozonu. O ozonie jeszcze wspomnimy. Był tam też Grzegorz Jankowski, który później poszedł do faktu i tam naczelnił przez kilkanaście lat. Był tam też Michał Karnowski, Wojciech Maziarski, Robert Gwiazdowski, Jan Maria Rokita, Hołownia minął się z Rafałem Ziemkiewiczem, Rafałem Aleksandrem Ziemkiewiczem, żeby było jeszcze bardziej elegancko, ale za to sobie tam współdzielił redakcję z arcybiskupem Rzecińskim, Także, no jakby czujecie, jest to, jest to troszkę inny nastrój. No i ten dwudziestoparoletni Hołownia rzeczywiście czuł się tam dobrze do pewnego momentu, a nie długo czuł się. Dobrze, bo rzeczywiście przylegał jakoś tam do tego zespołu. Tutaj mamy znowu jakieś takie wątki popkulturowo-społeczne, jeżeli chodzi o zainteresowania chołowni, Między innymi dziewiąty numer tego Newsweeka chołownia, napisał taki tekst okładkowy. Mamy okładkę z Heizerem, Ibiszem, Agatą Młynarską i Hubercem Urbańskim. I wielki tytuł TV Papka. Czym nas urzekła? Prawdopodobnie się domyślacie, w jakim to jest utrzymane tonie, ale zacytujmy tutaj fragment. Co tam pisze hołownie o telepapce, TV-papce, i tak to leci. Dzień w dzień szefowie programowi stacji przygotowują na zimę nowe porcje telepapki. Polsat pokaże bar, w którym uczestnicy będą prowadzić pub i zrobią wszystko, by przyciągnąć prawdziwych klientów. TV4 zaprezentuje reality show łysi i blondynki. Sześciu mężczyzn i sześć kobiet będzie co sobota dobierało się w pary podczas tak zwanego tańca prawdy. I co mamy jeszcze? Mamy takie refleksje teraz, uwaga. Przez casting przeszedł też Hubert Urbański, prowadzący milionerów. Urbański to chyba dobry symbol. Zaprojektowany przez beznamiętnych socjotechników, apeluje do najżywszych emocji widzów. Z premedytacją wykalkulowany, jednak swoją programową życzliwością odpowiada ich prawdziwym potrzebom. Taka jest cała dzisiejsza telewizja. Z rozmysłem żywiąca się tęsknotami ludu, lecz przecież na swój sposób autentyczna. No to wszystko jest utrzymane w takim tonie właśnie, że to ja kiedyś, a tu a tutaj wielka gra i tak dalej, a teraz takie gówno. Mm -hmm. Ale jednak robienie z Huberta Urbańskiego symbolu tego jakiegoś negatywnego zwrotu w, w telewizji współczesnej, że to taka papka jest, przyznam, dosyć jakimś takim karkołomnym zabiegiem. Wiadomo, że o, znaczy o gustach się dyskutuje, to jest pierdolenie, ale wiadomo, jest to czyjaś tam opinia, ale jakieś... Jakoś mi się to po prostu nie klei, jeżeli chodzi o sam ton, w którym ten artykuł jest utrzymany, który tak woła, wiesz, o tempora, o mores, kurwa, nie? Gdzie jest mm -hmm. ta, ta stara, inteligencka telewizja. Tak, tak, znaczy w ogóle pozdrawiamy tutaj Huberta, nie ukrywamy, że ten fragment tak, tak. jest dość celowo w tym odcinku został zawarty. Pisze ten Hołownia, tak, 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 o tym, że kiedyś te, te, w telewizji było super, a teraz nie jest super, no ale też, gdy, gdy, gdy porusza temat e, powiedzmy tej, 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 takiej telewizji publicystyczno-kulturalnej, no to, no to też tam zwraca uwagę na to, że, że te Pegazy to już może nie to samo i że też tam są. Te problemy jest taki tekst z początku 2002 roku, która się nazywa Kultura bez wizji. No i tam narzeka, że po pierwsze, że inteligencja tych programów, tych typu Pegas, nie ogląda. No faktycznie nie oglądała, zresztą one nie wiem czy niedługo później, ale, ale tam długo to nie trwało, jak one tam zostały zastąpione przez jakieś powtórki rolnika, który szuka żony czy coś nie. Znaczy tak trochę jest chyba teraz w telewizji, że. Mm -hmm. że absolutnie w ogóle TVP już dało spokój zupełnie z tym mamy TVP kultura tam zrzucamy tam mamy ten syp rzeczy które, które się nie obejrzą. E, natomiast e, też tam e, odnosił się Hołownia do ogrodu sztuk jest to był taki jakiś program w ten sposób. Autorzy dobrych książek, polscy naśladowcy Raj są bardzo nieśmiali. Kazimiera Szczuka gra feministyczną męczennicę bezkompromisowości, wygłaszającą skrajne sądy. Tomasz Łubieński sprawia wrażenie, jakby książki nie przeczytał, ale robi to z dużym wdziękiem. I to jest jeszcze mój ulubiony cytat z późniejszej części artykułu. Grzegorz Żydów i Marcin Świetlicki zachowują się jak para uroczych, ale lekko upośledzonych prymusów. G Gdzie problem? Nie, nie pamiętam. Znaczy, tak, nie, tak, też po pierwsze, tak. Nie pamiętam tego problemu powiedziawszy, żeby, żeby takie sprawiali wrażenie, ale, ale w sumie trochę, trochę wierzę w to, że, że to powiedzmy nie była typowa ta, taka telewizja, do której nas później przyzwyczaił na przykład Szymon Hołownia, tak? No i w ogóle ten, ten tekst o tej tv papce fajnie jakoś tam koresponduje z tym, co, co będzie później, co się wydarzy później w karierze, w karierze Hołowni te teksty nie są jakoś specjalnie ciekawe. Widać, że, że, że Hołownia próbował znaleźć dla siebie miejsce w poważnej redakcji i że było mu troszkę trudniej niż na przykład w, w takim typowym katolickim piśmie, no ale też widać, że, że to, to nie były jego pierwsze teksty. Tak? Znaczy widać, że tam jednak parę lat spędził współpracując z działem kulturalnym Gazety Wyborczej. W tamtym okresie on pisał sporo jakichś takich tekstów, znaczy może nie sporo, no trochę takich tekstów typu jadę gdzieś i robię sam taki mini report Portaż, tak? Jest trochę wywiadów, jest sporo tekstów o, o sytuacji Kościoła. No, trochę to przypomina rzeczy, które, które, które pisywał w Gazecie Wyborczej Jan Turnał. I pisuje wciąż chyba, tak, tak mi się wydaje, że to jest wciąż aktywny dziennikarz. Z ciekawostek we wrześniu roku 2002 Hołownia napisał okładkowy tekst na temat Tadeusza Rydzyka i jego rozgłośni. No, to nie jest nic dziwnego, dlatego że Hołownia jakoś specjalnie kibicował, powiedzmy, temu kościołowi toruńskiemu w, w trakcie swojej kariery. Natomiast najciekawsze jest to, że napisał go wspólnie z Michałem Karnowskim, który wtedy jak wiele osób wie, no był troszkę inną, inną osobą, więc po pierwsze, że spotkali się właśnie tak, no, równolatkowie dosłownie, no, równodziennicy nawet można powiedzieć, a po drugie, że Karnowski jednak wtedy jeszcze ośmielał się podnieść pióro na na księdza, na ojca dyrektora, no to, to jest jednak, jednak bardzo interesujące. Układała się Hołowni ta kariera właśnie, jeśli chodzi o tematy okładkowe. Nie zawsze to dobrze. Mamy tutaj tekst z 2004 roku, z Newsweeka oczywiście, tekst okładkowy. Na okładce raper Eldo, a obok e, pani w Nikabie. Tak? Widać tylko jej oczy i tytuł Polskie dzieci Allaha. Czym islam uwodzi coraz więcej młodych ludzi? No Klasyczny tygodnik opinii, szokujący, społeczny, ogólnospołeczny mm -hmm. przynajmniej. Próbują nas przekonać, jak zawsze, że to jest coś, co dotyczy nas wszystkich, temat. Pamiętamy jakie to były czasy kilka lat po 9/11, trzy lata po 9/11, no i w ogóle ten temat e, islamu i tej islamizacji, to było wszystko grane i grzane, bardzo w ogóle śmieszne ze współczesnej perspektywy, poza tym, że będziemy mieli migrację z tamtych stron, ale w związku z czymś zupełnie, zupełnie innym, to już e, osobna, osobna sprawa. No i jak to jest zrobione, tak? no jak to się zaczyna? Mamy lid, szymona chłowni pada tam takie stwierdzenie. Islamska fala, która w ostatnich latach podniosła się na całym świecie, dociera. Teraz do Polski. Kim są Polacy? Coraz częściej zmieniający wiarę. Tutaj trzeba dodać, no ten Eldo. <laughs> Chciałbym, żeby to było randomowe, że jest Eldo na okładce, ale Eldo się przekonwertował na, na islam, więc jest tutaj takim po prostu popularnym przykładem tego wszystkiego. No i jak ten tekst jest zrobiony? Czy mamy tutaj jakieś konkrety, tak? Jakieś właśnie statystyki, które wskazują na to, że. Że jest temat, że jest temat, że ta wielka polska katolicka będzie zislamizowana. Tutaj czytamy tak. Islam najwyraźniej zaczął przyciągać młodych Polaków. Warszawcy imamowie mówią, że co najmniej raz w tygodniu przychodzi do nich ktoś, najczęściej poniżej trzydziestki, kto decyduje się na wypowiedzenie szahady, czyli wyznania wiary, dwóch zdań o tym, że nie ma Boga nad Allaha, a Mahomet jest jego prorokiem. Wśród tych nowych muzułmanów najwięcej jest pracowników naukowych, studentów, artystów. Mówi imam Tomasz Miśkiewicz, przewodniczący Rady Imamów RP i dyrektor Warszawskiego Centrum Islamu, w którym mieści się punkt informacyjny i sala modlitewna. No i właśnie, no, czy Hołownia podaje tutaj jakieś konkretne liczby? No, podaje, tylko one nie do końca wspierają tutaj tezę i ten, ten, ten nagłówkowość tego wszystkiego. Stwierdza, że mamy obecnie, czyli w 2004, 2000 rodzimych muzułmanów, ta liczba wzrasta. Pojawia się Eldo, pojawia się inny raper Włodii, pojawia się Piotr Kalwas, o którym wspominaliśmy przy okazji Kiepskich, bo był współscenarzystą Kiepskich. Jest tutaj mowa oczywiście o tych nowych muzułmanach, o neofitach. No i właśnie, no jak, się, jak sobie weźmiemy skalę tutaj naszej populacji 2000 osób niecałe 40 milionów ludzi. No, nie jest to jakieś takie po prostu niesamowite zjawisko, żeby tutaj bić w bęben z okładki, że Polska zmienia się zupełnie pod względem religijnym, jeszcze tutaj. Garść statystyk w 2005 roku wszystkich muzułmanów było w Polsce około 30 tysięcy. No, Ta liczba wzrastała właśnie w latach 90., ale w tych ostatnich 20 latach, jak już dzisiaj wiemy, wzrosła nieznacznie. W 2019 szacowano, że, no, że jest ich mniej więcej tyle, i to wliczając tych polskich Tatarów, czyli tam około 30 tysięcy. W 2023 na stronie Katolickiej Agencji Informacyjnej możemy przeczytać, że jest ich może 45 tysięcy. No, niesamowicie się zmieniła tutaj struktura mm -hmm. i oczywiście tutaj jeszcze Szymon Hołownia zatroskany mówi Pytanie tylko, jak wiele rytuałów, standardów i obyczajów można bezkarnie odrzucić z jakiejś religii, nie odrzucając w ten sposób jej samej. Czy islam, pozbawiony swego tradycyjnego sztafarzu i obyczajowości jest jeszcze islamem? Dziś nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie. Nadwiślański eksperyment trwa. No kurwa, faktycznie, nie? W sensie... To, to nawet nie podpada już tutaj pod modę, nie, pod trend. A, tak. a Hołownia po prostu zastanawia się nad tym. No nie tyle, że czy Polska wytrzyma, to nie chodzi o to, że to jest jakiś islamofobiczny tekst totalnie, tylko że jest to no, jednak drabianie piździe uszu i kręcenie bicza z główna. Jeszcze pewnie kilka, kilka innych określeń, no bo. Bo te liczby nie są imponujące, po prostu. Jest to okładkowy temat, który się wpisuje jakoś tam w nastroje w tamtym czasie, a nie dziennikarstwo, które tutaj próbuje coś ważnego powiedzieć. Takie mam wrażenie. Tak, bo nawet gdybyśmy zaokrąglili te wszystkie liczby, jakoś, nie wiem, te 45 tysięcy do 100 tysięcy, 2000 do 10 tysięcy. To to wciąż, nie? To, to w ogóle żaden eksperyment społeczny. No, to jest wciąż jednak bardzo niszowa droga. No i tak jak mówisz, no, dochołownia Asfara as know, tak, znaczy nigdy nie, nie dowiódł tego w żadnym swoim tekście, do którego dotarliśmy, że jest islamofobem, tak. I, I no nie jest, ani też nie jest antysemitą, co udowodnił w ostatnich dniach. To jest gość otwarty na inne wyznania, tak. Natomiast tekst jest bardzo sensacjonalistyczny, tak, i, i, i no jest to absolutnie typowa rzecz dla polskiej, dla polskiej, prasy, dla polskich tygodników e, publicystycznych, tak zwanych tygodników opinii tamtego czasu, tak? Znaczy wrzucasz jakieś gówno na okładkę, tu przy okazji jeszcze znaczy, oczywiście nie, nie mówię tak w sensie jakby swoją drogą na tej okładce Eldo to jest najgorsze zdjęcie Eldo w historii jego kariery, znaczy ja nie wiem znaczy jeśli Hołownia po prostu mówił o tam przemyśle okładkowej pogardy w kontekście swojego zdjęcia, jak miał 19 lat w tym e, e, białostockim e, tam w tej białostockiej gazecie, no to, to to ja nie wiem co to jest po prostu, no jest nieprawdopodobne czy to była jakaś sesja, czy po prostu nie wiem czy umówili się z nim pod budynkiem, żeby, że zrobił mu zdjęcie? Koszmar, nie? No. no więc wrzucają jakąś po prostu sensacyjną tezę, że Jezus Maria, no to już po prostu zaraz, wiesz, będziemy przebudowywali, wiesz, jasną górę na meczet, nie? A I w środku się okazuje, że o 2000, 2000 studentów i tam paru artystów, nie? No, bardzo typowa rzecz, no, ale jeśli jesteśmy już przy chujowych tygodnikach opinii, które mają koszmarnie złe okładki, no to tak, no to hołownia przeszedł z Newswika do Ozonu w roku 2005. Wydaje mi się, że w Newswiku był do 2004, bo później jakoś tam nie widziałem go w stopkach, a, 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 a w Ozonie tam pojawił się no, od samego początku i to pojawił się jako niebele kto, dlatego że był zastępcą naczelnego. Dariusza Rosiaka, którego poznał wcześniej w Newsweeku. W tymże ozonie spotkał się m.in. z Joanną Lichocką czy Tomaszem Ternikowskim. Oboje wtedy byli w ogóle innymi ludźmi, tak? Znaczy, wydaje mi się, że Lichocka jest bardziej radykalna, a z kolei Terlikowski jest mniej radykalny niż wtedy. No ale tak, no było to absolutnie katolickie towarzystwo, takie konserwatywne. No, wydawał to Janusz Palikot, więc Kaman, tak? Więc do tego jeszcze dojdziemy. Teksty Hołowni stamtąd były moim zdaniem przynajmniej absolutnie nieinteresujące. Też taka typowa, no właśnie, jeśli Hołownia używał słowa papka w stosunku do telewizji, która no nie była wcale aż tak bardzo ofensywna, tak, czy, czy tak bardzo papkowa, bez przesady też, nie? Mm -hmm. No to ja mogę powiedzieć, że to była taka papka w ogóle tygodnikowo-publicystyczna. E, na przykład, nie wiem, był tekst, który napisał Hołownia wspólnie z Terlikowskim, który nazywał się pięć e, brzydkich słów, tak, i tam to jest tekst o patriotyzmie i tam może tylko przeczytam lit tego tekstu, ojczyzna, wspólnota, przyzwoitość, honor czy odwaga. Jeszcze kilka lat temu wystarczyło głośno o nich powiedzieć, by poczuć na plecach dreszcz zażenowania. Co sprawiło, że dziś coraz łatwiej przechodzą nam przez gardło, nie wywołując już skojarzeń z Bogą, oczyźnianą cepelią, odzyskują swoją wartość. No jest to jakaś prognoza po prostu na kolejne lata. To był tekst z 2005 roku. E, natomiast, e, no nie wiem, czy to jest jakaś tam trafna diagnoza, dlatego, że prawdę powiedziawszy, ja, czy jasne, to się wtedy zaczęło, tam jakieś tam wracanie do barw narodowych, tak, i trochę chyba tej mundial z 2002 roku i kolejne imprezy sportowe to zmieniły, tak, i sukcesy siatkarzy i Adam Mały że, że faktycznie te barwy narodowe były częściej widziane na przykład w telewizji. Natomiast z mojej perspektywy, tak, jasne, że możemy się mądrzyć z perspektywy tam, wiesz, gości, którzy tam mówią 20 lat później, ale to, co się dalej wydarzyło z polskimi barwami narodowymi, no to jest najgorsza rzecz, bo jakby na jak, jak ja dzisiaj widzę, że ktoś ma po prostu, jak, wiesz flagę biało czerwoną na koszulce, to to wzbudza jakiś taki automatyczny niepokój. Ja nie mówię o piłkarzach, mówię tutaj o kimś, kogo widzę na ulicy. ulicę. Znaczy, piłkarze, to, szczerze mówiąc też. Nie? Też tak <laughs> bardzo tak? ale, ale, ale jak widzę po prostu, wiesz, gościa, który, który ma jakieś po prostu takiego, wiesz, komiksowego, komiksowo stadionowego orła po prostu na koszulce, który rozrywa po prostu koszulkę i tam ma na plecach flagę Flagę biał-czerwoną, no te, tego rodzaju stylistyka, no to łapię mi jakiś niepokój, tak samo jak widzę na Twitterze, że ktoś ma flagę biał-czerwoną, no to po prostu automatycznie jakoś sobie myślę o nie nie? Do tego doprowadziła ta moda ówczesna mhm. i na szczęście te, te koszulki już się sprzedają dzisiaj coraz gorzej, ale, ale tak, no, jest to e, jest to dla mnie koszmarne e, i co, no i chołownia, czym zajmował się w Ozonie? Śmieszkowaniem proszę pana głównie, dlatego że e, zajmował się tam takim jajcarskim proszę pana działem, który się nazywał jak Siarkazm i prowadził go między innymi wspólnie z Dariuszem Rosiakiem i Tomaszem Ternikowskim, więc po prostu no, to jest grupa najlepszych komediantów wśród no. polskich publicystów, to po prostu jak z nimi, siadasz w barze, zakładam, są takie jajca człowieku, że nie da się wytrzymać. Ja, ja sobie ich wyobrażam jako taki Harlem z humoru, nie? <noise> po prostu objazdowy cyrk, no niesamowite rzeczy robią ludzie. <noise> tak, w ogóle wiesz, peruka po prostu taka żeńska na, na, na głowie, no to jest po prostu to, co oni tam robili, no, centralnie oni się przebierali za publicystki, za kobiety, tak? I tam podpisywali się, że Rosiaka Alterego to była Angelika Półpancerz, a, 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 a Hołowni Joanna Tłuszcz wow. był jeszcze mm, Terniko jako psycholożka, psycholog właściwie tam podpisany, e, dr Marianna Polipszyc, No, bardzo śmieszne rzeczy. Bardzo śmieszne. E, Chłop przebrany za babę. E, no, to jest jednak mainstream komediowy, i w taki sposób e, ozon próbował dotrzeć do, do e, e, szerokiego mainstreamu. <śm> tak jest, tak. Chłop przebrany za babę. Never gets better. No, nie, nie da się po prostu tej sztuki doprowadzić dalej niż. Chociaż przyznam, że Terlikowski jako, że ma absolutnie absurdalną perukę i, i zupełnie to nijak się ma do reszty. Jest, dosyć dosyć efektowny. No jajca jajce są niezłe, ale co do samego pisma to bywało oczywiście różnie. Na pewno nie był zadowolony Janusz Palikot, bo pismo się sprzedawało słabo. No istniało tam rok z hakiem właściwie, nie roki trzy mm. miesiące czy coś takiego. Hołownia odszedł z tego pisma jeszcze w trakcie, gdy istniało. Tłumaczył, że przestała mu pasować, jak sam to określił, jego wizja, tak? Wizja tego pisma, bo faktycznie ten ozon się zaczął jakieś tam radykalizować. Wjechał Semka, Piotr Semka, wjechał Pospieszalski. No i Eliza Michalik. Sympatyczna, uśmiechnięta dziennikarka. Mm -hmm. Niedawno kumpel pytał mnie, a co ty myślisz o Elizie Michali? E, e, e. No ale w sumie dlaczego? No więc tutaj jest, kochany, mówię tutaj do, mm -hmm. do kumpla, tutaj jest dla ciebie odpowiedź, jedna z jakichś najbardziej po prostu hańbiących okładek, jeżeli chodzi o polskie tygodniki, a kurcze jest w czym wybierać, co mm -hmm. znaczmy. O co tutaj chodzi? Chodzi o tekst okładkowy Różowa Międzynarodówka w akcji. Mamy tutaj okładkę Ozonu. Na tej okładce jest taki, no powiedzmy, taki stereotypowy Sebix i taka stereotypowa Angela w jakimś różowym sweterku. i żeby nikt się nie, nie obrażał, nie? Do mnie mój brat mówi Mati, więc jakby ja mhm. po prostu znam temat, także ludzie mają imiona. I mamy taki tytuł, jesteśmy homo, i potem mniejszymi literami, fobami. 85% Polaków nie akceptuje związków homoseksualnych. No i co te postaci? No, kładcy trzymają, no trzymają. Znak, zakaz pedałowania. Świetny w ogóle pomysł. To o to chodzi. Po prostu w przestrzeni publicznej takie rzeczy powinny się pokazywać. Najważniejsza jest sprzedaż chujowo sprzedającego się. Tygodnika? No i rok 2006 zaznaczmy, ale no właśnie, to już wtedy myślę, że dosyć, dosyć słabo. Eliza Michalik pisze tak: Homoseksualiści pracowicie rozszerzają sfery wpływów, pomnażają majątek, agitują za pomocą mediów i międzynarodowych organizacji innymi słowy, korzystają ze swoich praw obywatelskich. Warto zacząć robić to samo: walczyć o szacunek dla rodziny, małżeństwa i heteroseksualnych związków. Promujmy normalność. Pisze. No wreszcie, nie? Pisze Eliza Michalik. Proszę Państwa. Zaznaczmy. Wiadomo, jaki to jest język. No, doskonale znamy tego typu tezy i wiemy, z czym one są sklejone i z jakimi postaciami są sklejone. Fajny Polak, Janusz Palikot, w 2011 roku przyznał, że no, wstydzi się w ogóle wydawanie tego ozonu, czyli ten ozon dołączył do długiej listy rzeczy, których powinien się wstydzić Janusz Palikot, no właśnie. Ale krótkich, których się wstydzi. Ale, ale krótkich, <gry> których się realnie wstydzi tutaj e, za to FM. Tak żałuję. Nie tylko dlatego, że straciłem na tym 20 milionów złotych, oczywiście od razu w idę w pieniążki, ale to nie wszystko. Co już wystarczy jako przedsiębiorcy, ale także, że dzisiaj wstydzę się za tę okładkę zakaz pedałowania i jest mi przykro, że kiedykolwiek dołożyłem do tego chociaż złotówkę. Mówi Janusz Palikot, no zaznaczmy, że takie to czasopismo było, przynajmniej od tego momentu, w którym się faktycznie już zradykalizowało, no i, no i zdechło, no i śpi słodko aniołku. Tak, to jeszcze raz zaznaczmy, że w tym momencie już Hołowni nie było w tym, w tym tygodniku, zresztą wydaje mi się, że faktycznie on by zaprotestował, gdyby być może to od niego zależało, tak? A też wydaje mi się, że to nie jest coś, co, co jesteśmy w stanie wytłumaczyć tym, że no był 2006, no tak wtedy mówiliśmy... No. jebać was w ogóle. Nie, 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 nie. W sensie, to jest zupełnie wprost homofobiczne, to jest mowa nienawiści w chuj. To jest już moment, w którym e, parady równości były zakazywane w Warszawie, które były b, 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 członkowie i członkinie e, społeczności LGBTQ+, były pałowane w Poznaniu bodajże, tak, przez, przez policję. E, w, to był moment, w którym nacjonaliści i inne naziołki e, ciskali kamieniami w, w osoby z tej społeczności. Jebać to, nie? W sensie, to mm jest absolutnie polska prawica at its best, nie, akurat to, może nawet trochę dobrze, że Eliza Michalik jest dzisiaj w innym miejscu, chociaż, e, chociaż mogłaby się do tego być może kiedyś, kurczę, odnieść, nie? jeśli się jeszcze nie odniosła. E, ale tak, ale chołowni już tam wtedy nie było, dlatego, że chołownia. Odszedł był do Newsweeka, znaczy wrócił do Newsweeka właściwie, w którym spędził siedem kolejnych lat. Przyszedł wtedy, gdy, gdy redaktorem naczelnym Newsweeka był Michał Kobosko, obecnie poseł z ramienia Polski 2050. Widać tu jakieś tam przywiązanie do, do, do osób, z którymi Hołownia współpracuje, no bo no bo właśnie no z tego ozonu odszedł wraz z, z tym, jak, jak zmienili naczelnego z Dariusza Rosiaka, którego poznał wcześniej, tak? A tutaj przyszedł i, i już został, związał swoje losy bardzo mocno z. Michałem Kobosko. No i tutaj raczej już był takim publicystą, felietonistą niż, niż dziennikarzem i reporterem. To wynika prawdopodobnie z tego, że w międzyczasie zaczął pojawiać się w telewizji jako specjalista od jakichś tam kościelno-katolickich spraw. O tej karierze telewizyjnej powiemy troszkę później, dlatego że to wszystko działo się jednocześnie, więc tutaj nie możemy lecieć do, do końca chronologicznie, ale tylko tak zaznaczę tutaj, że to było. No i co? No i wskoczył na tył tygodnika, taki felieton na ostatniej stronie które tę ostatnią stronę współdzielił z innymi autorami. No to jest ostatnia strona, ale ona w przypadku takich czasopism jest dość taka mm -hmm. e, priorytetowa dla, dla redakcji. Tak? No dobrze, żeby tam było coś fajnego, dlatego że wiele osób, w tym na przykład ja, zaczyna e, tego rodzaju, e, znaczy lekturę tego rodzaju tygodników od ostatniej strony, więc to jakoś tam go już zdążyło e, wyróżnić. Później gdzieś w połowie 2007 roku dostał e, dość taką nieregularną, ale już stricte własną rubrykę felietonową pod tytułem Sądy Ostateczne. E, o tym, co on tam pisał w tym newsweeku, w tych felietonach, przejdziemy w drugiej części, znaczy w drugim odcinku o Hołowni, dlatego, że on będzie tam bardziej związany z tym, jakie poglądy miał wtedy Hołownia jakie prawdopodobnie ma dzisiaj, tak? I co z tego wynika dla dalszych losów Polski, dla jego kariery politycznej. Natomiast warto tutaj powiedzieć, że Hołownia dość szybko wyleciał, czy to właściwie odszedł z własnej woli, z hukiem dużym w roku 2012, czyli to już było w w momencie, w którym Tomasz Lis był naczelnym Newsweeka, nie, nie, polskiego Newsweeka, e, to być może tłumaczy też to, że Tomasz Lis jest dość niechętny obecnie hołowni, którego tam regularnie tam po prostu obraża na, na Twitterze, a we własnym e, autobio, którego nie czytaliśmy, ale czytała Marta Nowak, pozdrawiamy, e, napisał o nim tak, że to jest narcyz, domorosły zbawca, egotyczny, rozbrykany bachor, zdrajca, dywersant, kat ojczyzny, to jest w ogóle jakiś <laughs> zupełny absurd, przepraszam, no mówisz o Hołowni, nie no, Jeśli Szymon Hołownia jest katem ojczyzny, to co powiedzieć o, nie wiem, Przemysławie Czarnku, nie? E, no ale tak, że tam pisał dalej list, że Hołownia chce odgrywać rolę primadonny, e, tam, że pomaga Kaczyńskiemu, e, świadomie niszczy perspektywę zdecydowanego pokonania PiSu. To napisał oczywiście przed wynikami wyborów roku bieżącego. No, słabo się to zastarzało rzeczywiście. Natomiast też warto tutaj w tym kontekście wrócić na chwilę do roku 2003, gdy Hołownia zrecenzował książkę Co z tą polską Lisa. I napisał o niej tak. O tej książce krążyły legendy jeszcze nim powstała. Miała nie zostawić suchej nitki na żadnym polityku. Zamiast paszkwilu dostaliśmy tymczasem dobrze napisaną powiastkę filozoficzną. Więc po prostu Hołownia z sercem na, na, na dłoni do, do Lisa. A tej proszę, bo 20 lat później Tomasz Lis tak, tak obraża e, biednego szymiksa. E, no ale dobra, no dość tutaj. Dość, dość zło złośliwości. E, wróćmy do tego odejścia hołowni z Newsweeka Tomasza Lisa. Ehm to odejście było tak głośne, że aż tygodnik postanowił wrzucić Hołownię na okładkę i tam taki był duży napis, ksiądz kontra Katolik, kto, co i jak może mówić o grzechach polskich księży. przeciwko Hołowni, po prostu jak w obrazku początkowym w każdej walki w Mortal Kombat, naprzeciwko Hołowni tutaj stanął ksiądz Wojciech Lamański, który wówczas się mocno skonfliktował. A o co? A o to, że Newsweek tydzień wcześniej albo dwa tygodnie wcześniej miał okładkę, która pokazywała księdza, za księdzem była matka z dzieckiem i, i duży napis zgłosił tata w sutannie, jak Kościół toleruje podwójne e, życie księży. No i Hołownia się strasznie wkurwił na tą okładkę, znaczy tak zadziwiająco się wkurwił. Po pierwsze dlatego zadziwiająco, że to nie był pierwszy raz, kiedy, kiedy, kiedy Newsweek robił takie rzeczy, ale to o tym za chwileczkę. E, no, albo, że zacytujmy samego, samego hołownia za nieistniejącym już jego blogiem. Jakieś trzy tygodnie temu pisałem, że nie odejdę z Newsweeka, dziś odchodzę, co się zmieniło? Wszystko. Sytuacja, w której dyskutuję jest kontrowersyjna Tezą o dzieciach par homoseksualnych, zamieszczoną na okładce pisma, w którym jestem felietonistą, to dla mnie rzecz absolutnie normalna. Moi koledzy nie muszą mieć takich poglądów jak ja, możemy się o nie spierać. Od lat moje hobby to siłowanie się na argumenty i to wcale nie w celu dokonywania nawróceń czy ideologicznego zabójstwa. Co innego, gdy komentowanie z tygodniowym opóźnieniem rewelacji z okładki staje się codzienną koniecznością. Mogę mieć swój sklepik w pełnej różności galerii handlowej i starać się go dobrze prowadzić, gdy jednak galeria zaczyna bić nie fair w to, co jest. Mi drogie i co ja sprzedaję, należy po prostu się rozstać. Na zdrowy Chłopski Rozum nie rozumiem, jak można pisać, że Kościół w Polsce terroryzuje polityków, podczas gdy wszystko wskazuje na to, że jest dokładnie odwrotnie. Jak można tłuc na okładce, że księża to hipokryci, bo mają dzieci? Przecież jak w każdym generalnym sądzie, tyle w tym prawdy, co w twierdzeniu, że dziennikarze kłamią, politycy to złodzieje, a artyści to prostytutki. Celibat to fikcja? U większości księży, których znam, to się nie zgadza. Żyją w celibacie i on, dobrze, i on naprawdę im służy. Kościół toleruje podwójne życie księży. Na każdy jeden taki przypadek dam 10, gdy nie toleruję. Mogę do rana cytować dokumenty, inicjatywy i historię. Z pokorą przyjmuję jednak, że ktoś widać ma lepsze rozazanie w kościele. No, ja nie wiem, znaczy no, ta okładka nie jest specjalnie ostra. Tekst napisany e, swoją drogą przez e, Renatę Kim, pozdrawiamy, wiemy, że czasami słucha, i Małgorzata Święchowicz, no on nie jest jakiś, znaczy, on nie stawia tam jakiś takich test, że w całym kościele jest pełno po prostu księży, którzy mają dzieci, tak? No, mówi o pojedynczych przypadkach, które rzeczywiście się wydarzyły. E, no, ale poszło wtedy rzeczywiście e, na noże. E, już w tym, e, w tym numerze Newsweeka, na którego okładce znalazłem znalaz Znaleźli się ksiądz Lemański i Szymon Hołownia. Jest tekst autorstwa Wiolety Ozminkowskiej, który się nazywa Kto wyprowadza krzyż? I tam czytamy, że po licznych krytycznych wpisach internautów Hołownia ironizował. Tańczą na grobie ostatniego krzyża wyprowadzonego z Newsweeka. Jako społeczeństwo cierpimy coraz bardziej na schorzenie, nietrzymania sądu. Musimy popuścić to, co myślimy. No i tam dalej podobno Hołownia pisał niezbyt przyjemne rzeczy w stosunku do, 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 do tygodnika. No i tutaj, co jest też szczególnie interesujące, no emocje poszły tak wysoko już, że Hołownia podwa postanowił podważyć wiarygodność opowieści księży Lamańskiego i Piotra Dzedzeja o duchownych, którzy mieli kochanki i dzieci. I to napisał Hołownia tak. Umiłowani koledzy, ja naprawdę nie sądzę, że kościół jest świętą krową, której nie można krytykować. Co więcej, zdrowa krytyka z pewnością wyjdzie mu na dobre, tyle, że krytykować to trzeba umieć, a jak się chce, za zawsze Jaką cenę demaskować i dąć temat, bo pojawia się zaczep w postaci szokującej, patologicznej poznańskiej historii. To się kończy tak, jak się tu skończyło. Yy, I tutaj Ozmińkowski pisze dalej tak. Dla wyjaśnienia, poznańska historia to przypadek młodego wikarego, który nie wezwał pogotowia do rodzącej partnerki. Dziecko urodziło się martwe, prokuratura właśnie wzdowiła śledztwo w tej sprawie. Niech przeprosi, Szymon Hołownia wytarł sobie e, moją osobą gębę. Mówi dzisiaj w rozmowie z Newsweekiem ksiądz Wojciech Lamański. Napisał o dwóch księżach, których szanuję, lecz przez litość nie wymienię nazwiska. Wywołał mnie do tablicy, napisałem, co sądzę na temat jego wpisu, a wtedy on odpowiedział tekstem, który jest jeszcze bardziej obraźliwy, jeszcze mniej zrozumiały. Jak coś złego dzieje się w kościele, liczymy szable, patrzymy, kto ma odwagę zabrać głos, kto się odważy wypowiedzieć na drażliwy temat. Obawiam się, że wypowiedzi pana Hołowni pokazują, iż jednej szabli e, ubyło. I mański też powiedział o Hołowni jeszcze ostrzej, że nie chce analizować, co się z nim stało. To nie jest ten Szymon Hołownia, którego książki i wpisy na blogu wszyscy czytaliśmy. Takiego Hołowni, jak ten z ostatnich dni e, nie znałem. No i tak, jak powiedziałem wcześniej, to ta, ta skala zesrania Hołowni w tej sytuacji jest zadziwiająca, zastanawiająca, dlatego że ledwo dwa lata wcześniej Newsweek miał mega podobną okładkę, która, na której po prostu był napis Ojcowie w sutannach i był ksiądz z wózkiem dziecięcym. I tam co więcej Hołownia też pisał o tego rodzaju sytuacjach i jakoś tam się nie obraził, tylko był w stanie jakoś odnieść się do takich pojedynczych przypadków. No kurcze, nie wiem, co tam się wydarzyło. Trochę wygląda mi to jakoś jakieś takie działania, no tej z lisem, prima Primadonny, która postanowiła zrobić jakiś taki duży huk wokół własnego odejścia. Być może miał już inne plany zawodowe i czasną i... drzwiami tak mocno jak się tylko dało. Dziwna jest ta skala emocji, tym bardziej, że właśnie temu tekstowi okładkowemu z 2010 roku towarzyszył komentarz Szymona Hołowni, i Hołownia wtedy pisał: Tak, dyskutować możemy o wszystkim: i o Celibacie, i o antykoncepcji. A ja naprawdę jestem w stanie zrozumieć księdza, który wykończony przez instytucję i samotność nie daje już rady. Jego upadki idą na konto mających go w nosie przełożonych, zawistnych i gnuśnych wiernych. Nie umiem jednak zaakceptować logiki głoszącej, że skoro i tak wszyscy przekraczają prędkość, czy znaki drogowe są bez sensu. To znaczy, no to jest jakiś taki, powiedzmy w miarę wyważony komentarz, a przynajmniej hmm. w ogóle chęć dyskutowania z tym tematem. Na pewno tutaj chłownie hmm, nie wypowiada się w tonie, a Boże, bo tam dwóch, trzech, to od razu cały ten hmm. jest problem. Tutaj mówi też o o problemie w obrębie instytucji. Sam poruszał ten temat w 2002 roku, również w newsweeku. No i ten 2012 trochę tak to rzeczywiście wygląda, jakby, jakby Hołownia chciał się rozstać, jakoś tak po prostu z tym newsweekiem, jakoś tak ostentacyjnie rzeczywiście, jakby czekał na, na odpowiedni moment. Tomasz Sterlikowski wspomniany. Tutaj bardzo propsował decyzję Hołowni na stronie Frondy. Mianowicie tutaj pisał, wielokrotnie nie zgadzałem się z Szymonem Hołownią, ale teraz mogę napisać tylko Szymonie gratuluję dobrej, odważnej, męskiej decyzji. Z tygodnikiem Newsweek katolik już zwyczajnie nie może współpracować, no bo tak, no bo to już jest ten czas, gdy się o tym mówi. Poważnie, nie może współpracować, bowiem ten tygodnik jest otwarcie wrogi chrześcijaństwu i kościołowi. No to jest najb najbardziej, no właściwie komunistyczna partyzantka, to coś w po prostu. Czerwone pająki. Tak, tak, tak. Sandiniści kurwa, to, to jest wszystko to. Oczywiście, podoba mi się ten Terlikowski. Wielokrotnie nie zgadzałem się z Szymonem Hołownią. Chłopie, kurwa, przebieraliście się za baby po prostu w, w siarkazmie, nie? No, jakby, jakie, jakie niezgody. Byliście jedną drużyną Free Stooges, ten Rosiak, e, Hołownia i, i Terlikowski. Znaczy bracia Marks po prostu. O nie, nie, nie. Żadni Marks, żadni Marks. No i co tam robił Szymon Hołownia? No, no zdecydowanie miał co robić. Oczywiście, tak jak już wspominałeś o tej karierze telewizyjnej, będziemy e, mówić więcej później, ale po odejściu z Newsweeka no, e, pisał felietony dla Rzeczpospolitej, z którą w ogóle współpracował od 2005 roku. Tworzył dla portalu katolickiego stacja7.pl, który to istnieje do dziś i był to taki właśnie uśmiechnięty, fajny katolicyzm. Tam, e, Robert Lisa Friedrich, m.in. Adam Szustak, Robert Mazurek, e, rapujący ksiądz Jakub Bartczak, e, nie pomyl księdza, bo oczywiście rapujących księży jest 550, tak, już obecnie spokojnie dwa lejbele już teraz założyć, ale ten to jest nurt rapie już teraz, nie? Jako Bartczak, tak, tak, tak. A czego pan szuka? Co pan e, tak dokładnie, <grym> jeśli chodzi o rap, co, co pana kręci? To jest dokładnie to. Potem jeszcze oczywiście felietony w Tygodniku Powszechnym, a w międzyczasie zgarnął dwa Grand Presy. No wiadomo, że teraz ta nagroda się kojarzy tutaj z postacią e, niesympatyczną, ale wiadomo, że to też ważna e, branżowa nagroda, więc pod względem dziennikarskim mu się wiodło, no to trzeba podkreślić, że Szymon Hołownia, no, przede wszystkim był dziennikarzem, nie, nie politykiem, bo to na pewno to się zaczęło dużo później. Nie, niekoniecznie showmanem, mimo że mam talent, no przede wszystkim to dziennikarz, autor, e, autor książek. No i tak jak już wspominaliśmy, no, równolegle do tej kariery dziennikarskiej rozwijała się kariera telewizyjna. No Początkowo hołownia był zapraszany po prostu jako taki gość, komentator do różnych programów, bo to właśnie gość sprawny retorycznie. Dosyć mocne tezy, ale też elegancki język, kultura języka. I ta kultura języka, oczywiście, jest mieszem obosiecznym i czasami po prostu wybuchała w twarz Szymonowi, Hołowni. W odcinkach o Tomaszu Lisie wspominaliśmy o tym odcinku, co z tą Polską, w którym chołownia no, został skonfrontowany z Urbanem, ale i z Teplicem. Chodziło o komentarz Urbana dotyczący Jana Pawła II, już po śmierci Jana Pawła II. Kręciło się to wokół tego po prostu narodowego wzruszenia, no i jak można się domyślać, Jerzy Urban nie był jedną z tych osób, które tam zapalały świeczki <laughs> i tak dalej i się godziły z kibicami Wisły, Krakowi, kurwa Hutnika, każdego. Nie, no ja by... Jerzy Urban Chciał, żeby nie tak był za tym. Nie? Że jeżeli Urban idzie na stadion wtedy Wisły Krakowi i też związuje szalik na przykład. Myślę, że, wiesz co, że w ogóle postać Jerzego Urbana, to jeżeli chodzi o poglądy wielu kibiców Wisły i Krakowi, tutaj panowała zgoda. Podejrzewam. Aha. Nie? <grym> 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 ale możemy to samo oczywiście powiedzieć o legiach, Poloniach i, i innych. No ale dobre, jak to było u tego Tomasza Lisa? Hołownia miał wówczas 29 lat no i w tym pojedynku znaczy tak, tutaj dwie drużyny grają, bo oczywiście Tomasz Lis też jest oburzony tym, co Urban wyczynia, Teplis oburzony nie jest i w tym pojedynku jednak hmm, Hołownia wypada tak sobie, bo on właśnie wychodzi z jakiejś takiej pozycji prymusowskiej, że ja tu, ale tutaj, ale tu, tutaj no jestem tym najstarszym ministrantem, który może już czytać w trakcie mszy, zagaduje Urbana tam o refleksję ek eklezjologiczną i Urban bardzo sprawnie odbija, że nawet nie potrafił żeby tego słowa powtórzyć. W pewnym momencie Urban rzeczywiście się wkurwia i mówi Hołowni, niech, niech pan mi pozwoli mówić do Licha, właściwie tak na niego huknął. Tomasz Lis oczywiście jest absolutnie wzruszony tam samym tak. sobą i mówi piękne rzeczy, mówi do Urbana. Pan napisał, że Jan Paweł II nie należał do elity mądrych rodaków. Ja się pytam, czy są granice prowokacji? No przecież każdy, kto ma pięć klepek mówi, że należał. Jest, jest tak kategoryczny Lisu i powiedział też do Teplica i Urbana. Mówił pan o tak zwanych prostych ludziach. Ja szczerze mówiąc, po raz pierwszy miałem absolutną pewność. Ja nie widziałem prostych i nieprostych ludzi. Powiem szczerze, nawet panom obu współczuję, bo dla mnie to były jedne z najwspanialszych dni w życiu, z całą pewnością. I miałem fantastyczną radość, tak jak podejrzewam miliony Polaków, zatracenia się we współodczuwaniu, nożymniejsza olisa, ale chołownia rzeczywiście tam zostaje usadzony, no bo ten Teplis i Urban no oni raczej wychodzą na takich gości, że wie, mówimy językiem, którym się ludzie posługują, a pan tutaj po prostu jakieś eklezjologiczne że w ogóle co to jest, więc no tutaj nie, nie wypadł jakoś kryształowo, ale nie jest tak oczywiście, że to zamknęło jego karierę telewizyjną. Tak, 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 znaczy tam faktycznie do, się się przeciwko takiego do, do, to, chuligana retorycznego powiedzmy, jakim jest Urban, który potrafi bardzo sprawnie na przykład wrzucić y, brzydkie słowo, nie mówię, że wulgaryzm, tak, ale brzydkie słowo, na tyle brzydkie, że jeszcze telewizja je przepuszcza, e, że że tego się dobrze słucha, no to nie możesz tam właśnie wyskakiwać z jakąś refleksją No, ale przecież, ale co tam? No, kazuistyka. Oczywiście jeszcze mu to jebnie w twarz parę tak, nie? Tak, tak, tak. Chyba, chyba się oduczył już tego, tak mi się wydaje. Znaczy, jest trochę takim smartasem wciąż, ale, ale chociaż nie używa słów, których tam nauczył się podczas studiów na SWPS-ie czy podczas pisania po prostu jakichś, wiesz, nie? E, mądrych książek. I żeby nie było, ja też, ja nie mam nic przeciwko wysokiej kulturze języka, tak? I, i przeciwko używaniu trudnych słów, które posiadają więcej niż trzy sylaby, ale też trzeba dostosować język do sytuacji, do okoliczności eee, i, i tutaj absolutnie tutaj to, to nie wyszło eee, Hołowni i faktycznie ten moment, w którym, w którym Urban eee, go usadza i on ma prawo tam go usadzić, dlatego, że rzeczywiście Hołownia mu przerywa, nie? I, i, I w którymś momencie rzeczywiście na niego huknął tak, tak ojcowsko, Ja teraz mówię, nie? Eee, no i Hołownia dał się tam usadzić. Słusznie, że dał się, no bo zauważył swój błąd, ale też to nie wypada dobrze, tak? W telewizji, więc to był jeszcze ten Hołownia uczący się, prawda, tego w jaki sposób E, dobrze wypaść e, przed kamerą, no te rzeczy, które tam <grywia> opowiadał e, Tomasz, Tomasz Lis są niesamowite i, i to, to też jest w ogóle bardzo ciekawie jest patrzeć z kolei na Urbana i Teplica jak oni nie za bardzo są w stanie to odbić, no bo jak możesz odbić coś takiego, że ja panu współczuję bo ja współodczuwałem z rodakami, a wy nie no to co, jak się do tego w ogóle odniesiesz znaczy, no, no good for you, nie stary <grywia> no spoko, nie? a tam i Urbanowi i Teplicowi no chodziło z góry o to, żeby też nie terroryzować tymi uczuciami wszystkich, tak, bo nie każdy musi to, to czuć i, i, i no i tak, no. no. dobrze, no, ale to był kiepski występ, tych występów oczywiście było więcej, no bo, no bo Hołownia zaczął być rozpoznawalną twarzą, na tyle rozpoznawalną, że zatrudniono go w TVP w roku 2006, czyli to, to, to było jakoś tam na przełomie prezesów Dworaka i Wilsteina, jeszcze za pierwszego pisu, tak? No i dość krótko prowadził hołownia program, który się nazywał Po prostu Pytam który następująco był opisywany przez samego hosta. W moim nowym programie, który roboczo określamy mianem etycznego talk show, zostawię w spokoju dyżurne tematy salonów, nie interesują konkretne problemy realnych ludzi. No, i tak, to faktycznie tam się zdarzały ko konkretne problemy realnych ludzi, ale y, jak to po prostu miało. Y, y, miała w zwyczaju telewizja ówczesna, telewizja polska, zwłaszcza y, taka publicystyczna, one sprowadzały się do tego te problemy, że jak na przykład przychodziłeś i mówiłeś, że masz jakiś problem, albo zrobiłeś coś w stylu in vitro, albo że jesteś gejem, to <śm> telewizja zazała <śm> szybko ciebie po prostu księdza i, i pytała, co ksiądz o tym myśli, tak, że, że, że tutaj y, y, pan się lubi ruchać z kolegą, na przykład, nie? I to. I, i, no, no, tak to wyglądało, przepraszam. No, ale Tak było i tak było rzeczywiście też w programie, który się nazywał Po prostu Pytam. E, ostały się nie, nie, niewielkie fragmenty tego programu na YouTube. Dziękujemy uploaderom, że, że, że możemy, mogliśmy zobaczyć sobie, co tam się wyrabiało. E, jeden e, to, to jest dłuższy fragment z audycji o in vitro, a, z drugi, a drugi z e, programu o, o homoseksualizmie. No i ten o in vitro. Jest dziwny od samego początku. Dla siebie początek jest tam najdziwniejszy ze wszystkiego, dlatego że jak, w jaki sposób chołownia zaczyna program? Od, zaczyna od tego, że jest tam rozmowa z rodziną, z których jedno dziecko było z in vitro. I teraz ci rodzice są pytani o te decyzje. To dziecko jest w ogóle pytane o to. Tam chołownia pyta, czy rodzice powiedzieli, skąd się wziął. I, i, i pada tam jeszcze najdziwniejsza rzecz, jaka w ogóle pada chyba w tym odcinku, to jest pytanie samego hołowni w stosunku do, 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 do tej kobiety. Czy ona nie boi się, że kiedyś katecheta będzie miał z tym kłopot? Like, Szymon, jakby po pierwsze, whatever. Wiem, że to jest 2006, ale stylu whatever. Po drugie, to jest wasz problem w sensie kościoła, że katecheta będzie miał problem z jakimś dzieckiem z takiego powodu, nie? albo z jakiegokolwiek innego powodu. Like, w ogóle czemu, czemu to jest rozpiniane w programie o tak ta, ta istotnej kwestii społecznej? Je, czy czy, czy ta będzie miał kłopot? Kurde, to what the fuck? W programie, który jest emitowany na żywo, także quality telewizja po prostu jest tutaj bardzo efektownie i bardzo ważne. Absolutnie ważne pytanie. No tak, Hołownia tam się faktycznie mocno fiksuje na temacie zarodków, jak to zwykle bywa, jeśli chodzi o pewną stronę, która mówi o in vitro, mówi o tym, że ludzie nie wyrażają Zainteresowaniem tym, co się dzieje z ich zarodkami, ginekologowi, profesorowi Kuczyńskiemu. Profesor Kuczyński to jest osoba, która była w zespole, który to w 1987 roku doprowadził do tego pierwszego w Polsce zapłodnienia metodą in vitro. Hołownia mówi mu, że to, co tu się dzieje, to nie jest żadne leczenie niepłodności, tylko czysty biznes i to jest straszne, że życiem ludzkim rządzą przepisy o działalności gospodarczej. tak się tutaj pan Szymon sytuuje. Przy okazji tutaj można sobie zobaczyć te fragmenty, tak jak wspomniałeś, też patrzę na nasze screeny. Co ma na głowie Szymon Hołownia? Naprawdę, to nie jest oczywiście największy problem, ale ta fryzura jest naprawdę majestatyczna. Ta... Dzisiejsza też jest dosyć dziwna, jak mówi tutaj, pozdrawiamy Krysia Engelmeier. Krysia Engelmeier mówi o tym polskie włosy, że są to polskie włosy aktualnie, a tutaj już absolutnie nie wiem, e, nie wiem co się dzieje. No oczywiście profesor Kuczyński odpowiada to dy dy dygresja fryzjerska, wracamy. Profesor Kuczyński odpowiada, że no przecież wszystko jest zgodnie z prawem, z praktyką medyczną, z obyczajami, więc tak naprawdę mm, nie wariujmy. No oczywiście chołownia wypytuje tych rodziców, dlaczego tak właśnie, dlaczego... Dlaczego nie adopcja? Matce, która adoptowała dziecko, podsuwa tutaj jakąś taką, jakieś takie rozwiązanie, że no cały ten proces zapłodnienia in vitro może się kojarzyć z pewnym odhumanizowaniem. Także mamy do czynienia ze sztucznym zapłodnieniem. I mówi coś naprawdę kurwa, bardzo głupiego i nie na miejscu. Mianowicie, bo z jednej strony widzimy cudowne dzieci, które dzięki tej metodzie przyszły na świat, a z drugiej strony no, mamy tutaj jednak do czynienia z pewnym ztechnicyzowaniem różnych procesów, które przy in vitro mają miejsce, i dziecko, które zostało no właśnie poczęte tą metodą, tam jest w tym studiu i jakby. Po co to w ogóle mówisz? Nie? Jego nie ma na tej samej widowni, tam na początku jest jakaś taka sugestia, że ci rodzice sobie poszli, ale wydaje mi się, że to dziecko, że oni tam byli cały czas w tym studiu. To znaczy, nie tak. Nawet no. jeśli nie, no to wyobraź, sobie, że jesteś takim dzieckiem, potem wracasz do szkoły i, i wystąpujesz w takim programie. I słyszysz tak. jesteś małym dzieckiem, i jeszcze prowadzący sugeruje, że coś jest z tobą nie tak, i oglądali to twoi koledzy. Like, to jest ogromny przykład dość częstej wciąż dość częstej nieodpowiedzialności mediów nie takiego że kurwa nikt do tego nie usiadł do tego planu programu i się nie stanowił Czekajcie, stop. Nie może, może odpuśćmy ten początek z tym dzieckiem, co? Tak. Tak, tak nie, no to jest w ogóle. To, to jest zajebiście dojrzałe, nie? zajebiście nie, odpowiedzialne. Wiadomo, że dzieci są niewinne i nigdy niczego złego nie robią w szkole tam rówieśnikom. Nie więc tak, bardzo, bardzo rozsądne. Mamy też segment z ukrytą kamerą, i to jest. Materiał z banku spermy, i tam się pojawia anonimowy dawca, który przyznaje przed kamerą, że nie ma dla niego znaczenia, gdzie to tam trafi, coś tam będzie biologicznym ojcem, nic go to nie obchodzi. I w ogóle nie jest to robione z tezą na zasadzie, patrzcie, no przecież to jest jakieś w ogóle, no, to no, etycznie to jest jakby kompletne, kompletne dno. Szymon hołownie się zastanawia, no, co by było, gdyby tenże anonimowy dawca mieszkał w Wielkiej Brytanii, gdzie można po prostu, każdy może dociekać, kto tym biologicznym rodzicem jest. Kurwa, panie Szymonie, co to za pytanie? No, jakby wysłaliście po prostu kamerę gdzieś tam do banku z nie wiem, w Warszawie czy gdzieś tam, nie, nie, nie w Wielkiej Brytanii, więc nie ma to absolutnie, absolutnie żadnego znaczenia. Dosyć zabawny, dosyć zabawny jest moment, w którym Hartman rozmawia z księdzem bioetykiem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ksiądz bioetyk mówi tutaj naszemu filozofowi i publicyście, że każdy ma intuicję, że zarodek to człowiek, na co Hartman po prostu wzrusza ramionami taki zakłopotany i mówi, że on nie ma takiej intuicji, mamy jakieś takie rozładowane napięcia, bo ojciec innego dziecka, po czym tego metodą in vitro, no też ma z tego bekę, że ksiądz po prostu tutaj Zasadził sam na siebie jakąś pułapkę, po prostu wiebał się, się w te kleszcze. Potem mamy jeszcze no, galerię sympatycznych postaci. Hanna Wójkowska, która była doradczynią Romana Giertycha w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, była doradczynią do spraw rodziny. Bardzo, bardzo w prawo, delikatnie mówiąc, żeby nie używać określeń typu fundamentalistka, ale czy byłyby niesprawiedliwe w tej sytuacji? No, nie byłyby. W 2010 roku Wójkowska no, <grywka> wypowiadała się na temat tego, dlaczego kobieta nie mogłaby być papieżem. I powiedziała, że z powodów fizjologicznych, tuż przed miesiączką, dochodzi do swoistego obrzęku mózgu. Kobiety są tak przepełnione płynami fizjologicznymi, że ciężko im zachować zdrowy rozsądek, a co dopiero zarządzać czymś tak ogromnym jak Kościół katolicki. Także kobieta o kobietach bardzo, bardzo sympatycznie. No i oczywiście, że pojawiają się ze strony Wujkowskiej jakieś dobre rady dotyczące tego, że no, po co to in vitro, bo to tak nienaturalne i jakieś takie w ogóle podejrzane etycznie, że adopcja i że to, co jest technicznie możliwe, mówi tam Wójkowska, do wykonania nie zawsze jest dobre, bo człowiek skonstruował bombę atomową. Pamiętajmy, cały czas mamy tam w studiu obecnych rodziców, dzieci z in vitro i być może te dzieci gdzieś tam się jeszcze krzątają w korytarzach telewizyjnych, także no jest tutaj wesoło. Tak, tak, znaczy no, ta, ta, ta bomba atomowa tutaj zwłaszcza jest, tak. jest, jest doskonała. No i też przy okazji muszę powiedzieć, że tak, Wójkowska tutaj mówi w swojej wypowiedzi, że człowiek jako istota cielesno-duchowa wymaga również prawa, które szanuje tę cielesność i tę duchowość, i to jest taki moment, który już przestaje rozumieć to, co gada jakiś katolik, bo, mm -hmm. bo nie to jest taki rodzaj nowomowy, że ja się już wyłączam powoli, tak? Jakby te, te wszystkie rzeczy o, o ubogacaniu, o cielesności, o duchowości i tak dalej, to jest coś, co jest tak bardzo odległe od problemów, tym tych rodziców, którzy tam siedzieli na tym na tej widowni po prostu bardzo chcieli mieć dzieci, tak? I to im jakiś po prostu wujkowska mówi, nie, no w ten sposób, bo bomba, to mowa, no to... Komuś, A, to okej, okay, dobra. tak, to rozumiemy, to sorry, sorry, że to zrobiliśmy. Sorry, że, że, że zyskaliśmy się na in vitro i mamy już dziecko, mm -hmm. nie? <laughs> Natomiast jest też fragment, krótszy fragment już tutaj na YouTubie dostępny, odcinka po prostu pytam, odcinka o homoseksualizmie. W ogóle tytuł tego, tego programu po prostu pytam jest taki, nie, że, że to jest takie, takie dziecko, ja, ja tylko pytam, ja tylko zadaję eee. pytania, proszę panią, nie? Wiesz, taki wkurwiający dzieciak. No być może właśnie dlatego tak się, tak się ten program nazywał. No i tak, no co tam się dzieje? No dzieje się to, co się dzieje zwykle w takiej telewizji też, że, że, że oczywiście jak omawiasz jakiś temat, to, to musisz po prostu zaprosić dwie bardzo skrajne opcje, przy czym jedna z tych opcji to jest na reprezentant grupy, który jest, która jest wykluczona, a druga z tych opcji to jest ktoś, kto by wolał, żeby w ogóle ich nie było w przestrzeni publicznej i żeby jakoś tam ich wygumkować może z niej. No i tak jest też tutaj, nie, bo mamy tutaj w studiu księdza Jacka Prusaka. Księże Jacku Prusaku, dziękujemy za wsparcie Rapatronite, jest, jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Mamy oprócz, oprócz duchownego, wyautowanego geja Jakuba Janiszewskiego, mamy Grzegorza Górnego, który wówczas był naczelnym Ozonu i wcześniej był związany z Frondą. No i profesor Magdalena tak? więc, więc no to jest taka ekipa, że wiadomo, że będzie się tutaj będzie się działo. No i tam się dzieją jakieś straszne absurdy, no nawet w tym krótkim fragmencie po prostu, jakimś zupełnie losowym. Grzegorz Górny z Ozonu mówi, że, że, że termin homofobia jest nieskonkretyzowany i że według dokumentów Unii Europejskiej homofobią możemy też nazwać niechęć w stosunku do bycia podrywanym przez geja na co Janiszewski robi taką minę typu tu się jebni tak? i tak i, i w ogóle mordo, nie, że nie, to nie o to chodzi, że jakby jeśli jesteś podrywany i nie chcesz być podrywany to jest molestowanie i nikt nie, nie sugeruje, że jak się nie pozwolisz podrywać to będziesz homofobem, nie? w ogóle co to jest za, za pierdzielenie. E, Hołownia e, mówi, że, 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 że on nie chciałby prowadzić dyskusji akademickiej czy ideologicznej, bo tutaj chodzi o doświadczenie konkretnego człowieka. No i rzeczywiście na, na początku rozmawia z, z, z dość e, reprezentatywnymi przypadkami, mianowicie z parą dziewczyn, które są razem i tam przez jakiś czas mieszkały w Danii, którym się nie podoba w Polsce, bo to jest homofobia. A później daje wywiad z osobą mniej reprezentatywną, mianowicie z gejem, który jest zanonimizowany i który jest tak w ogóle też niepokojąco odwrócony od kamery i źle oświetlony i tak dalej, i tam zmieniony głos i te klimaty, i, 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 e, i on, ten, ten gaj opowiada, że tam, że e, on był molestowany, gdy był w domu dziecka i, i to sprawiło, że ma tutaj cytat poglądy homoseksualne. H hołownia tutaj mówi o nim, że żyje ze swoim homoseksualizmem i nie kojarzy mu się on wcale z modnymi warszawskimi klubami i kolorowymi paradami, więc nie chcę tutaj Hołownia ide ideologizować, tak ale jednak tutaj jest jakiś tam buldupki o to, że, 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 że te parady są i są coraz liczebniejsze i one się dzieją w całej Polsce. Mówimy tutaj o osobach homoseksualnych i, i, i e, takich, które mają problem na przykład, nie wiem, z najprostszymi rzeczami w Polsce tak urzędowo i oczywiście musimy tutaj wrzucić przykład kogoś, kto no, w cudzysłowie nabył homoseksualizm dlatego, że mu i przedstawiamy to jako, jako osobę, która jest tutaj częścią tego spektrum, o której e, trzeba mówić w kontekście praw y, d, osób L LGBT. No, kurde, nie? Jest to, jest to y, nie najfajniejsza sprawa, no, ale też mówię, typowa dla d, telewizji tamtego czasu. A, tak, tak, tak. Czy, Czyżby pachniało to jakąś tezą w ogóle ten program? Czy on ma faktycznie odpowiadać na jakieś pytanie? No, tak, no, mówiłeś o tym, że chołownia to że nie chce rozpoczynać debaty akademickiej, i mówi też o tym, że nie chciałby rozpoczynać debaty nad tym, czy homoseksualizm jest rzeczą nabytą, czy wrodzoną, ale akurat tak. wyemitował po prostu taki a nie inny fragment. Nie wiemy tak naprawdę, co to jest za osoba, to jest osoba anonimowa, ale to już nie będziemy tego rozważać. No, on tam też stwierdza, że no, on ogólnie w ogóle spoko, nie ma problemu z tym, że ktoś deklaruje, że jest gejem, ale. Dokładnie mówi, że kultura gejowska doprowadza go czasem do pasji, na co Janiszewski, który jest w studiu, no pyta go, no o co chodzi tak naprawdę? I kołownia odpowiada bardzo mgliście, że chodzi o te wszystkie stany emocjonalne z naddatkiem. O to, że ci ludzie za wszelką cenę chcą mu pokazać, że mają takie ani inne stany emocjonalne, i to już jest takie łot, i wiadomo, czym to, czym to pachnie. I stwierdza jeszcze, że Heteroseksualiści nie chodzą po ulicach i nie oznajmiają tego światu. No to jest kurwa, po prostu, po pierwsze wymagamy czegoś więcej, tak? Wydawałeś się inteligentnym autorem, więc sorry, ale tak poza tym to, to jest znany w ogóle prawicowy argument dotyczący i naprawdę, kurwa, nawet nie chce mi się tego, wiesz, jakoś odbijać, nie? I, mm -hmm. i mówić o tym, że, ale wiesz, tu, ale to nie działa tak równoważnie, bo jedna grupa jest marginalna, no bo to jest tak po prostu tępy argument, że że można zwariować. To Janiszewski też stwierdza, że nie podoba mu się manekin owinięty tęczowym boa, który tam się znajduje i Hołownia stwierdza, że to że to przecież nie, nie on łazi w futrze, bo, bo one go drażnią i że to jest w ogóle wina środowiska LGBT, że te stereotypy powstają. No, jest to super, super tempe, wilsztajnowska telewizja no i jeśli chodzi o jakiś intelektualny wysiłek, to Absolutnie, absolutnie niski. No ale tak, no, opieramy się tutaj na fragmentach. No zniknął ten program. No, nie była to jakaś perła prawdopodobnie telewizji, ale też jak wiecie, i z praktyki życiowej, i z naszego podcastu te rzeczy po prostu gdzieś tam znikają, no, można znaleźć negatywną recenzję tego programu z gazeta.pl. To jest tekst autorstwa Sebastiana Łupaka. No i można też znaleźć jakieś takie, powiedzmy, sygnały, które wskazują na to, że w niektórych odcinkach była mowa o biznesie farmaceutycznym, tak? o donosach, że to nie wszystko się kręciło wokół, nie wiem, jakiejś obyczajówki tak naprawdę, czy wokół jakichś takich parareligijnych tematów, jakichś takich moralno-religijnych zagadnień. Mamy tutaj odcinek z 14 kwietnia 2006, tylko taki sygnał, że takowy był godzina policyjna dla dzieci. To oczywiście wątki giertychowskie, więc odsyłamy do naszych odcinków na ten temat. No ten program zdjęty, nie wiemy dokładnie, czy jeszcze w 2006 roku, czy, czy przetrwał do 2007, w każdym razie no, był efemeryczny. Nie był to wielki hit zdecydowanie. I w jednej z tych książek napisanych wspólnie z Marcinem Prokopem, Hołownia się odnosił do tamtych czasów, mianowicie mu mówił. Dostałem pasmo po Durczoku, który właśnie przeflancował się do TVN-u. Oczekiwania były więc napompowane w stopniu najwyższym. Już na wejściu powiedziano mi, że trafiłem tam tylko przypadkiem, <grym> miło, a moi zleceniodawcy chcą po prostu trwać, więc jeśli będzie trzeba zabić moją rodzinę, to mnie chętnie poświęcą, ponieważ mają swoje zobowiązania. Ty później też doświadczyłeś tego, co to jest kaprys. Jakie historie się w tej telewizji odbywają, jakie dworskie intrygi, to hołownia mówi do Prokopa. Miałem w zespole dwie osoby do ochrony kontrwywiadowczej, które czuwały przy bufetach i patrzyły to, z kim spiskuje przeciwko mnie? TV... A czy już zaczęły się po prostu dworskie intrygi, już mm -hmm. początek kariery politycznej. TVP zorganizowało styliskę, która przekonywała mnie, że aby wyglądać poważniej, powinienem zapuścić wąsy i założyć okulary, a moje włosy o konstytucji szczeciny ujarzmi się trwałą ondulacją. To było cudowne doświadczenie, ale też szybko się skończyło dzięki Bronisławowi Wilsztajnowi. Nie wiem jak z tymi wąsami, nie? ale z, z nad, nad tymi włosami można było chyba wtedy popracować, z tego co widzimy co widzimy w tych fragmentach. No? Tak, tak, znaczy, w ogóle chciałbym to kiedyś zobaczyć, nie? Szymon Hołownia z, z takim, nie z takimi wąsami, tylko z takim wąsiszczem, takim sumiastym. Takie jak, jak putra świętej pamięci. O, 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 no, no, no. no? Mogłoby to być bardzo atrakcyjne. Dobrze, no, powoli będziemy kończyli, więc może wyjaśnimy nasz początek, tutaj nasze intro na temat koszul. Trochę wyjaśniłeś, ale tutaj uściśnijmy, o co chodziło. Hołownia chyba w tej samej rozmowie z, z Marcinem Prokopem powiedział od początku tej swojej takiej Telewizyjnej, telewizyjnej drogi, że, że, że był rozrzutny wówczas i tłumaczę to tak. Ubierałem to sobie w mnóstwo racjonalizacji, że przecież pracuję w telewizji, muszę dobrze wyglądać, że katolik nie może być ostatnią ciurą, nie wiadomo w co ubraną i tak dalej. Większość skupionych rzeczy oddawałem, bo przecież nie mogłem mieć aż tylu, ale rzeczywiście miałem zupełnie inny stosunek do dóbr materialnych niż mam teraz. Bywało, że jechałem do Londyny i kupowałem dwa garnitury za w sumie 20 tysięcy, bo mogłem. W tej chwili zastanawiam się kilka godzin nad kuptem koszuli za 100 euro. No i tak, to z jednej. Z jednej strony gra, gratulujemy tej przemiany, tak, no bo, no bo tak lepiej jest nie być rozrzutym niż być rozrzutym, tak mi się wydaje. Natomiast on the other hand, to jest jakiś tam dla mnie ekscentryczny fragment, że on mówi o koszuli za 100 euro. nie? znaczy ja nie wiem, może ja się ubieram jak ostatnia czura, jak to ujął Szymon Hołownia, ale koszula za 100 euro to jest jak ta mój gust dość droga koszula. Nie wiem, Mateusz, co to tam. A na pewno była wtedy. Wiesz? To na, skórze, na pewno była nie? wtedy. Tak, bo to nie jest przecież rozmowa, rozmowa tegoroczna. Dziwnie to skonstruował tak. rzeczywiście. Nie? No to no dobrze, że, dobrze, że się zatrzymał na, na 100 euro, a że to nie poszło w stronę jakiegoś tam klocka. Że teraz to ja już garnitur za 5-6 tysięcy, a wtedy za 10, bo 2 dwa, <laughs> dwa za 20. Dobrze, no tak, tak to właśnie tak to właśnie wyglądało, a jak wyglądało później i co się działo równolegle, bo o tych wątkach telewizyjnych mówiliśmy mało, no o tym porozmawiamy sobie już niebawem niebawem. W drugim odcinku na Temat, na temat Szymona Chłowni. No, jeszcze nie marszałka Szymona Chłowni, nie tak. mówimy tutaj o Chłowni o politycznym. Więc tak to właśnie wyglądało. Dziękujemy Wam bardzo, dziękujemy naszym patronkom i patronom za wsparcie, którego nam udzielacie cały czas na patronajcie i na bajkofi. Oczywiście można się dołączyć do tego szacownego grona. Linki znajdziecie. W opisie, podobnie jak link do naszego sklepu. Nie wiem, kiedy tego słuchacie, ale ogólnie, jeżeli słuchacie tego w dzień premiery, to jest to ostatni moment, żeby kupić coś z naszego merczu i nie tylko na święta, tak? będzie to wysyłane paczką w weekend, bo tutaj Wigilia się dziwnie usadziła w kalendarzu, ale, ale jeszcze jest szansa, jeszcze, jeszcze można. I po świętach też na pewno będzie możliwość, żeby coś tam sobie zgarnąć. Także dzięki dzięki jeszcze raz. Słuchajcie podcasteksu, kochajcie artystów. To jest Krzysztof Jasiński i Benefis w Teatrze stu. To jest dosłowny, dosłowny cytat. Bardzo, bardzo wam dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia i wesołych świąt z, Chry z Panem Bogiem, z Chrystusem. O, o, tak jest. Wszystkiego dobrego. Podcast przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.